nie ćwiczymy w bólu. Jak jest ból? Jak jest ból, to przecież to jest naturalna sytuacja, gdzie po to mamy ból i nocyreceptory, który mówi, informuje mózg, nie rób tego, to jest złe dla ciebie. No pain, no gain. Ale no pain, no gain, to mówimy o DOMS-ach. Delayed onset muscle soreness, czyli jak po treningu nie ma pain, czyli tego DOMS-ów, no to nie rośnie mięsień, bo nie rośnie, ale dlatego nie wolno nagłówków. Trzeba wejść głęboko w treść. Proszę panią, to nie był masaż. A to było tak, a co to było niby? Przecież pan mnie dotykał rękami, no i co? No i co powiesz? No tak, no. I teraz, to trzeba mieć teraz co najmniej 15 minut, żeby zacząć tłumaczyć. A ta osoba i tak wyjdzie i powie, masaż miałem. No i tak miał masaż, no. Czy możemy poświęcać zwierzęta w tym zakresie? No, to są te kwestie. No, ale chyba nikt nie zaprzeczy, że gdyby nie było badań na zwierzętach, to byśmy mocno mieli pod górkę, tak bardzo szeroko mówiąc, z medycyną. Nie można przeżyć życia bez bólu przeciążeniowego z narządu ruchu. Więc jak ktoś dba lub nie dba, to po prostu ma więcej lub mniej tych bóli. Mhm. Około 80% dolegliwości bólowych z narządu ruchu to są zmiany przeciążeniowe. Czyli ktoś przesadził po prostu? Nie, żyje. Michał Dwornik, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jestem doktorem rehabilitacji, więc ogólnie zajmuję się rehabilitacją, fizjoterapią, leczę ludzi, diagnozuję. Tak, i robisz to od bardzo wielu lat, z tego co się orientuję. Od 99 roku. I nie wiem, czy masz tego świadomość, ale zupełnie wszyscy cię polecają. Jak się gdzieś pytam kogoś, gdzie iść do fizjoterapeuty. Oczywiście wszyscy to nazywają fizjoterapeuta, a nie osteopata, natomiast zawsze mówią do Michała Dwornika. A dziękuję. Tak, więc ja się już teraz nauczyłem i również dokładnie w ten sposób robię. Zacznę trochę z innej strony. Ostatnio był u mnie gość i ten gość powiedział, to była już osoba, nie chcę powiedzieć, że starsza, ale taka osoba, że zaczynała się martwić już swoim wiekiem i powiedział, że statystycznie mężczyzna umiera w wieku 76 lat. I powiedział, że się tym bardzo martwi, że ciężko pobić statystykę, więc powinien się zacząć tym martwić. I z uwagi na to, że ty masz doświadczenie z badaniami, ze statystyką, to pomyślałem, że zapytam ciebie o to, co ty o tym myślisz. Czy przejmowałby się czymś takim? Jakbym się czuł już na 70 lat i staro, to bym się przejmował. Nie, no wydłuża się czas oczywiście życia i tej aktywności i pełnej aktywności, więc myślę, że nie przejmujmy się, chyba że no czujemy, że coś jest nie tak. Teraz nawet już szybko nadmienię, no w różnych konkurencjach sportowych są kategorie wiekowe, nawet 70+, gdzie się wchodzi w nową kategorię wiekową w sporcie, więc no to jest początek. U was w CrossFitie jest taka kategoria 70+? Jest chyba teraz, było 65+, jest chyba przełożona nawet na 70, bo do tego mówię, chyba jakaś nowa kategoria powstała, ale na pewno jest 65+, więc można wejść naprawdę w późnym wieku sportowym w nową kategorię. Mm-hmm. Tak, i to mi się właśnie wydawało takie zaskakujące, bo jak, nie wiem, może ja jestem jakiś naiwny, jeszcze jestem za młody, żeby się takimi rzeczami przejmować, ale mi się to wydawało takie przejmować i taką statystyką, przecież to jest tak zależne od tego, jaki masz lifestyle, w jaki sposób się funkcjonuje, jakie ma się geny i tak dalej. I żeby wziąć po prostu, przeczytać gazetę i okej, 76 to znaczy, że niedługo umrę, to wydaje mi się trochę takie naciągnięte, przynajmniej z mojej perspektywy. Słuchaj, tak było. Kiedyś mi się wydawało, że jak się ma 40 lat, to już jest początek końca. No to oczywiście perspektywa się zmienia z wiekiem. Ja mam 50 lat, więc wydaje mi się, że czuję się, że to jest w ogóle początek. Mhm. I myślę, że ta 70 jest dosyć niedaleko, więc też mam nadzieję, że większość osób to traktuje jako kolejny etap i wcale nie koniec. I jak, bo wiem, że ty mocno pracujesz nad swoim organizmem, więc zastanawiam się, czy u ciebie to jest tak, że rzeczywiście czujesz taką mocną zmianę, czy przez to, że tak dużo nad sobą pracujesz, czujesz się dalej świetnie? No widzisz, to jest dobre pytanie, bo wydawało mi się, że nie widzę i się czuję młodo, ale jednak no pewne elementy
są wynikiem wieku i po pewnej analizie trzeba je zaakceptować. No, myślę o regeneracji. No jednak też pewnych parametrach fizycznych, jak wytrzymałość. Są takie parametry jak siła, ale to wiemy fizjologicznie, że ona najpóźniej zanika, albo zmniejsza się. Natomiast no tak, jest parę parametrów, które się wydaje, że ani jestem wytrenowany, że muszę wziąć się za treningi, ale jednak część wynika jednak z tych upływających lat i trzeba to gdzieś wkalkulować i no też się nie przejmować, albo próbować to utrzymać. Mm-hmm. I ostatnio miałem też drugą sytuację, gdzie widziałem starszą osobę, tak koło 60, która się schyliła i później zrobiła o, i już nie mogła podnieść. I tak obserwowałem sobie tą sytuację i tak się zastanawiałem, kurde, przerażające jest to, że wiemy, że tak jest, mnóstwo osób tak ma i jednocześnie nie można takiej osobie powiedzieć, słuchaj, to weź się za siebie, zacznij robić aktywność fizyczną, pochodź do fizjoterapeuty i wszystko będzie z tobą okej. Bo oczywiste jest, że ta osoba nic z tym nie zrobi. Że to nie jest tak, że okej, od jutra zmieniam całe swoje życie, zacznę mieć inne nawyki, zacznę mieć mnóstwo dyscypliny do tego, żeby wykonywać aktywność fizyczną, żeby wykonywać jakieś ćwiczenia rano. To bardzo ciężko jest zastanowić się nad tym, jak, może nie zastanowić się, ale jak dojść do tego, żeby tacy ludzie nie ładowali się w taką sytuację, że rzeczywiście nie mogą się nawet podnieść. No po pierwsze tak, zmiana z dnia na dzień wszystkich nawyków to nigdy nie wychodzi i myślę, że ta sytuacja, o której powiedziałeś, to ona nie dotyczy tylko 60-latków, ona i 20-latków dotyczy. Zdarzają się tacy? Tak, to jest w ogóle, to jest bardzo częste i tu bym nie klasyfikował to, że to właśnie w wieku 60 lat i pewnie częściej statystycznie to się zdarza, ale tak samo można się zaniedbać w wieku 20 lat i takie sytuacje się również spotyka. Co trzeba zrobić, żeby mieć taką sytuację w wieku 20 lat? Nie ma takiej recepty. Ludzie, od kiedy ludzie żyją, to próbują znaleźć lek na długowieczność i na sprawność. Myślę, że to jest zawsze wiele czynników, a chyba zaczyna się od chęci. Mhm. I od świadomości. Jak tą świadomość mamy, to już idziemy swoją drogą w zależności od backgroundu, co żeśmy robili, jaki mamy aktualny stan zdrowia. No i tutaj pewne są zasady, czyli chcieć zdrowo żyć, mieć świadomość tego, że trzeba coś robić, żeby być zdrowym i sprawnym. No a potem oczywiście przechodząc do szczegółów, na pewno ruch to zdrowie, ale mądry i taki, który lubimy, z którego mamy przyjemność, który nie jest na siłę. No czasami jest, bo systematycznym trzeba być, a dni są różne. Ale też trzeba umieć i wiedzieć, że możemy odpuścić, bo to się nie da inaczej. No i tyle, bo świadomość, a potem gdzieś, że ten ruch jest ważny. Ale trzeba pamiętać, że do dobrego zdrowia potrzebny jest i sfera psychiczna, i fizyczna. Nie mówmy tylko właśnie o tej sferze fizycznej, bo jak mamy bałagan w głowie albo nieuporządkowane głowę, no to tego wysiłku fizycznego nie będziemy mogli wdrożyć. Mhm. Więc tam gdzieś to wszystko musi grać. U ciebie często się to zdarza w gabinecie, że proponujesz albo wysyłasz kogoś do jakiegoś specjalisty albo z zakresu psychiatrii, albo z zakresu psychoterapii? No, to jest dobre pytanie. Bo to, tak. to też jest takie trudne powiedzieć. Trudne. Mhm. No właśnie. Ja mam z tym problem. Ale teraz już jest łatwiej w tych czasach powiedzieć, żeby jednak również skonsultował panią pana psychiatra, bo to jest trudne słowo. Kiedyś bardziej, teraz może mniej. Natomiast to też do tego się dojrzewa i pacjenci też w którymś momencie to lepiej rozumieją, ale to jest też niebezpieczeństwo takie, że żeby nie iść na skróty, żeby we wszystkich problemach, które są trudne do terapii, nie zwalać na to, że to jest trudne, bo to jest strefa psychiczna i to dlatego. No to jak w życiu trzeba ten złoty środek zawsze znaleźć.
No i rozwiązywanie takich problemów chyba jest i trudne w zakresie fizycznym, i w zakresie psychicznym. Tak, jeśli ma się jakieś poważne zaniedbania, jeśli chodzi o swój stan fizyczny, to też to będzie zajmowało czas i mnóstwo treningu, i czasami bolesnego treningu. Tak, tak. A tylko właśnie to jeszcze takim dygresja, że jak już jest rzeczywiście ten problem, że ten problem w narządzie ruchu, ten somatyczny problem ma podłoże albo już jest równolegle, rozwija się z jakimiś problemami psychosomatycznymi, czy ze strefą psychiczną, no to to się troszkę zapętla. To już jest tak dużo trudniejszy proces. Nie tylko przebudowy tej somatyczności narządu ruchu, ujmijmy to tak, gdzie samo to jest trudne i wymagające i długie w czasie, a jak jeszcze dokładamy do tego te zapętlenia z układu nerwowego, ośrodkowego, centralnego, gdzie mamy problem z psychiką, rzeczywisty problem psychiczny i z przełożeniem tych objawów psychicznych na somatykę, no to tam się nam mocno, mocno to komplikuje. Także to wymaga czasu i dyscypliny. A czy często zdarza się tak, bo ostatnio pierwszy raz natrafiłem na to, rozmawiałem z Arturem Morem u siebie w podcaście, z tego co wiem, to się znacie, i powiedział, że to nie jest tylko tak, że psychika może wpływać na somatykę, tylko może być też odwrotnie, że można zacząć od jakichś problemów z somatyką i to się przełoży na problemy psychiczne. No to w ogóle jest częściej. To w ogóle jest częściej, że to somatyka wpływa na psychikę, bo no, my... Ale mówimy o jakiejś chorobie takiej, czy mówimy o kontuzji? Nie, mówimy o dysfunkcjach nawet. Ja nawet nie mówimy o chorobie, czyli jeszcze takim stanie zaburzenia funkcji, a nie już samej chorobie. No w ogóle zdrowie i w ogóle taki dobrostan to jest równowaga i stanu psychicznego i somatycznego. I większość też nie ma na to jednoznacznych badań, ale była do tej pory zaniedbana ta strefa, żeby ta strefa somatyczności. Teraz może z takiego odbicia uważa się, że to bardziej zaburzenie somatyczności wpływa na psychikę. No i tak jak mówiłem wcześniej, żeby tego nie nadużywać, że tam każde zaburzenie które jest trudne, to już uważamy, że to jest podłoże psychiczne. Ale jak mnie pytasz, czy to jest częste, to jest bardzo częste i rzeczywiście nie przeszacowywałbym jednego i drugiego. A czy możesz podać jakiś przykład, żeby ludzie też trochę bardziej zrozumieli, o czym mówimy? Bo teraz mówimy o takich ogólnikach bardzo i nie wiem, czy ktoś sobie dostanie. Tak. Słuszna uwaga. Mówimy o tym, że jeżeli mamy jakąkolwiek prostą kontuzję, która jest długo, naderwany mięsień, przebudowa ścięgna, przebudowa tkanki łącznej, no bo to są te długie problemy. I to może być na przykład mięsień przedramienia? Tak, może być. Jeżeli to trwa długo, nie można tego wyleczyć, bo czasami trudno się to leczy z różnych przyczyn, to może jeszcze potem porozmawiamy. I to jest ponad rok. No to po pierwsze, nie mogę wielu rzeczy robić, muszę zrezygnować. Tam się obniża, może nie jest depresja, ale się obniża nastrój. I dochodzi do różnych zapętleń w ośrodkowym układzie nerwowym i to na poziomie anatomicznym. Rzeczywiście tam może dochodzić do różnej sensytyzacji obwodowej, ośrodkowej, ale również no, tej w tej strefie psychicznej, no bo mamy od roku, dwóch, trzech lat, jeżeli to trwa długo, nie możemy robić ulubionych rzeczy, mamy obniżony nastrój. No i tutaj dalej nie będę wchodził, bo nie jestem psychologiem, ale no to w ten sposób mamy problemy, może jeszcze nie psychiatryczne, ale psychologiczne, a obniżenie nastroju bardzo łatwo może się przekładać na jeszcze trudniejsze gojenie się tej przykładowej zmiany przeciążeniowej mięśni, bo przy obniżonym nastroju mamy podwyższone napięcie układu współczulnego, który zmniejsza ukrwienie, już tak mówię, więc jak jest zmniejszone ukrwienie, to jeszcze gorzej ta niby prosta sprawa somatyczna się goi. Czyli to nie, bo ja na początku zrozumiałem to w ten sposób, że to jakoś bezpośrednio wpływa, czyli że ja jeśli mam zrywany mięsień, to bezpośrednio wpływa w jakiś sposób na mój układ nerwowy, bądź cokolwiek i to w jakiś sposób zaburza to, w jaki sposób ja się czuję. Czyli to bardziej chodzi o ograniczenia w funkcjonowaniu mojego organizmu i to później się przekłada na to, że po prostu czuję się
gorzej. No to tak, to są te, tak, to tak spróbuję to na przykładach. Jak mam zmianę organiczną, że mam naderwany mięsień, przebudowany, boli mnie, to po pierwsze, no nie mogę czegoś wykorzystać i nie mogę czegoś wykonać, jakiejś aktywności ruchowej, która mi sprawia przyjemność, więc to w długim aspekcie powoduje te problemy psychologiczne, które wracają, ale też no takie właśnie anatomiczne, to znaczy, że jeżeli mam ból, no to on również powoduje wiele reakcji na poziomie chemicznym w mózgu, gdzie jest ta odpowiedź, no chociażby podwyższonego spoczynkowego napięcia mięśniowego czy zmniejszonego ukrwienia i tak. I to się dzieje na poziomie już takim strukturalnym, anatomicznym, ale nie tak szybko. Te zmiany to jednak to nie odbywają się doba, dwie doby, tylko to jest raczej dłuższy czas. Możemy teraz dużo o tym mówić, czy to jest miesiąc, 3 miesiące, czy rok. Mhm. Ale są też takie kluczowe właśnie przykładowe okresy czasu, w których mówimy, że może dojść również do tych zapętleń na bazie odruchów, czy hormonalnych, czy z układu nerwowego. Zapętleń na bazie odruchów hormonalnych? Nie rozumiem. No to różnica wydzielania hormonów. Jeżeli mamy długo ból, to mamy też trochę więcej kortyzolu, to zmienia proces gojenia się tkanek. Więc to różne są oczywiście mechanizmy fizjologiczne, ale tak na tym bezpośrednio w tych mechanizmach fizjologicznych, neurologicznych, hormonalnych mamy dużo zmian. I mówimy też w dłuższym okresie czasu te aspekty psychologiczne, które wracają jakby również no właśnie już do struktury. Mm-hmm. I czy ty w takim razie u siebie w gabinecie obserwujesz takie zmiany? Jakby jak prowadzisz wywiad z taką osobą, to też zadajesz pytania w jaki sposób o to, jak ona się czuje z tym, że bo jeśli ktoś przychodzi na przykład z złamaną ręką, no to wiadomo, że ma mocno ograniczone życie z uwagi na to, że chodzi w gipsie bądź w jakimś stabilizatorze. I padają w takim razie pytania o to, jak ta osoba się czuje i wtedy się zastanawiasz nad tym, czy gdzieś wysyłacie jeszcze dodatkowo taką osobę? No tak, widzisz. Może za rzadko, mhm. Ale to dlatego, że no na początku nie może ten mechanizm wystąpić. To jest to, jak już naprawdę jest problem wielomiesięczny lub wieloletni. Okay. I wtedy to ja się na tym nie znam, wysyłam. Mhm. To ja mogę leczyć tylko skutki już somatyczne, czyli już te w tkance, i albo poprosić innego specjalisty, żeby zajął się też tą strefą psychiczną, żeby mi nie utrudniał procesu leczenia już samej tkanki. I to dobry temat jest, bo ja też widzę nadużywanie teraz tych mechanizmów. No tak jak już tam wspominałem, że wszystko już sprowadzamy, tylko że to jest problem psychiczny i idziemy już w inną stronę. Natomiast no zawsze też jest to problem, szczególnie na początku, przez pierwsze miesiące jednak czysto mechaniczny, anatomiczny. Czyli w tym wypadku powinno to też działać w drugą stronę, że jeśli ktoś przechodzi do gabinetu psychoterapeutycznego, to taki terapeuta powinien się zastanowić, czy przypadkiem w jakimś ostatnim okresie nie wydarzyło się coś, co mogłoby wpływać na przykład na ograniczenie ruchu danej osoby. No jeżeli ktoś przychodzi najpierw do specjalisty, do psychologa, do psychiatry, a ma ból rzeczywisty, a nawet urojony, bo nie ma, ból jest zawsze rzeczywisty, to jest kwestia, czy on jest wymyślony, w cudzysłowie, czy on jest rzeczywiście z receptorów bólowych, no to jeżeli pierwszym specjalistą jest psycholog, psychiatra, a jest ten ból, no to jednak to powinno być w pierwszym rzędzie też zbadane, czy nie ma uszkodzenia strukturalnego, bo inaczej myślę, że też nie pójdzie inne leczenie. Zdarzają się tacy pacjenci, którzy przychodzą z takiego kierunku? Że najpierw od psychiatry. Tak, że terapeuta, bo psychiatra nie wyszło. Sięgam pamięcią, ale to musiałoby być bardzo rzadko. Raczej jednak jak pacjent przychodzi, to najpierw przychodzi z tym bólem do mnie, a nie, że wymyślił, że ma problem bólowy i że to jest od razu problem psychologiczny, psychiatryczny i udał się najpierw do tego specjalisty, no to
musiałbym bardzo poszukać, ale nie odnajduję takiej sytuacji. Bardziej miałem na myśli takie przykłady, gdzie ktoś olewa po prostu swój ból. Okej, boli mnie, ale jestem twardym mężczyzną, więc nie będę się tym przejmował, a za pół roku ląduje gdzieś u psychoterapeuty, bo stwierdza, że jednak coś mu nie gra ze swoim życiem. No i później od tamtego specjalisty być może powinien trafić w drugą stronę. Nad tym się zastanawiałem. No nie, no to są rzadkie sytuacje, tak, bo teraz nie odnajduję ich. Raczej jednak jak jest długi ból i ktoś już ma dosyć, to jednak przychodzi najpierw do jakiegoś specjalisty, który zajmuje się narządem ruchu lub układem nerwowym, no w zależności jak pacjent ma świadomość, z czego ten ból jest. Mhm. Jak do ciebie przyszedłem, to rzecz, która była dla mnie zaskakująca, to powiedziałeś mi, że my się spotkamy 4-5 razy, mniej więcej co miesiąc i jak coś nie będzie działało, to się więcej nie będziemy spotykali. Dlatego, bo ci to nawet, chyba jeśli dobrze pamiętam, to powiedziałeś, że etyka pracy ci na to nie pozwala. To nawet chyba było trochę inaczej. Ja chciałem przechodzić dłużej. Nie, bo to w zasadzie jest tak, ja niby tutaj poruszał szczegółów, ale w zasadzie jest kilka tych koncepcji, no bo jak pacjent przychodzi i ja mam diagnozę, no to ja muszę, jak mam diagnozę, to wiem, co się dzieje. No, ja leczę rzeczywiście układ narządu ruchu, również z układem nerwowym, ale jeżeli ja wiem, co się dzieje, no to wiem też, w jaki sposób jest ten układ uszkodzony lub w jakiej dysfunkcji jest. No to wtedy muszę przewidzieć proces leczenia, czas leczenia, bo my wiemy, jak się goją tkanki. No i jest pewien graniczny okres, gdzie no jeżeli nie idzie terapia, no to się jej nie przedłuża. To jest ten algorytm, czyli jak nie idzie terapia, to sprawdzam, czy ja dobrze zdiagnozowałem. Mhm. Jeżeli upewniam się, że ja to dobrze zdiagnozowałem, no to upewniam się, czy ja dobrze wykonałem terapię. Jak dalej się upewniam, że ja dobrze wykonałem terapię, no to znaczy, że jednak muszę się gdzieś mylić. I to jednak albo poszerzam diagnostykę, albo musi to zobaczyć inny specjalista. Pytam o to, bo ja nie jestem pewien, czy to jest popularna praktyka. Wydaje mi się, jak do tej, jak moje wszystkie doświadczenia z fizjoterapeutami są takie, oczywiście zdarzają się kontuzje, które są, po prostu goją się dłużej, no choćby nawet ze względu na ten stres, o którym wcześniej rozmawialiśmy, gdzie będzie ten kortyzol wpływał na to, że moja kontuzja będzie się goiła dłużej. Natomiast u ciebie to był pierwszy raz, kiedy spotkałem się z tym, że 4-5 tygodni, tyle się goi tkanka, więcej nie robimy. No, jest... Właśnie te 4-5 tygodni, bo tam mówiliśmy, że tam o miesiącach. Nie. Pierwsze 5 tygodni musi być poprawa, jeżeli... Ja wcześniej powiedziałem miesiące? Okej, to się pomyliłem. Tak. No musi być, oczywiście w wyjątkowych sytuacjach zawsze są wyjątki. Tak, no musimy mieć jakąś poprawę. Najczęściej ona mogłaby być nawet troszkę szybciej. Ale te 5-6 tygodni maksymalnie coś musi się zadzieć. No nie przedłużamy dalej. No musimy pogłębiać diagnostykę lub właśnie ten proces przeprowadzić, który powiedziałem. Natomiast pytasz mnie, że to jest o tą praktykę. No nie mam statystyk, ale no nie ma innej wyjścia. Taka jest etyka. No. Zresztą dla etyka, ale też bezpieczeństwo pacjenta. No bo nie można przedłużać, bo być może coś bardziej poważnego się dzieje. Ja nie mam na początku, jeżeli badam, no nie ma czerwonych flag, ja mogę rozpocząć tą terapię, ale ona musi przynosić skutek, bo jeżeli nie przynosi, to ja być może czegoś bardzo też złego nie rozpoznałem. No nie można tego przedłużać, bo trzymając pacjenta i przedłużając terapię, no ja też powoduję zaniechanie być może prawidłowego leczenia czegoś może bardzo poważnego, więc tutaj te ramy czasowe trzeba przyjąć ze względu na tą diagnozę. A jak pytasz się mnie, czy to są, jak często występują jedne i drugie zachowania, no to tego nie wiem. Mam nadzieję, że nie ma dużo tych, o których ty powiedziałeś. Widzę, że bardzo politycznie poprawnie podchodzisz do tematu. Nie ma, to wiesz, trzeba by badania na ten temat zrobić, a tutaj... Nie mam wiedzy. Tak, ale to jest fajne, dlatego bardzo lubię rozmawiać z osobami, które są głęboko w nauce, ponieważ to jest właśnie to, w jaki sposób tacy ludzie się wypowiadają, czyli nie rzucają, a mi się wydaje, więc tutaj powiem w podcaście, bo ja tak słyszałem od kumpla, tylko albo są dane, albo są statystyki i badania i odpowiednio wykonane badania, albo po prostu lepiej się nie wypowiadać, bo to nie ma sensu. I dla mnie to jest super takie doświadczenie uczenia się, że po prostu niektórych rzeczy może czas przejść.
przestać mówić niektóre rzeczy. Bo teraz powiedziałem, ale to były dowody anegdotyczne, gdzie ja tam gdzieś coś tam usłyszałem i mówię to tak właściwie w podcaście, którego później będzie słuchało wiele osób. Ale to też jest, no tak, to trzeba wypośrodkować, bo to też jest taka ślepa droga. To znaczy to, co ja uważam, w ogóle w świecie nauki nie ma to, co ja uważam. Moje, nawet jakbym przeżył całe życie i zajmował się 60 lat, to tak jest kazuistyka. No to jest moje doświadczenie, może w ogóle błędne. Więc my w nauce uważamy, że coś jest, jeżeli w dużych badaniach, metaanalizach, systematic review jest to potwierdzone przez setki, tysiące osób w bardzo zweryfikowanych badaniach. No ale z drugiej strony to jest ciężko żyć, że teraz ja nic nie jestem pewien, bo nie mam na to badań, to ja nie wiem, co mam robić. I to, no, żeby się nie zapętlić, oczywiście gdzieś korzystam z tego doświadczenia, to jest tak zwane case study, mniejsze lub większe. No ale w sytuacjach trudnych, to powiem tak, no w sytuacjach takich prostszych życiowo, prostych diagnostycznie, no można bardziej też polegać na własnym doświadczeniu. A w trudnych sytuacjach, gdzie ważymy zdrowie pacjenta, no to jednak bym przyjmował te algorytmy, które są przyjęte wynikające z badań naukowych, takich systematic review i metaanaliz. Mhm. No i myślę, że to i znowu też tutaj i jeszcze w tym złoty środek wybrać i wtedy jest, wszyscy są szczęśliwi. Często się zdarza, że są dwie metaanalizy, które się wykluczają w jakiś sposób? Czy jedni ludzie zrobili dużą metaanalizę i według nich wychodzi coś tak, a inni ludzie zrobili metaanalizę i wychodzi zupełnie coś innego? Dobre pytanie. I teraz szukam w głowie i wiesz, że nie, ale to chyba wiesz, z czego to wynika, że wszystkie wnioski z metaanaliz są tak ostrożne i tak mgliste. Mgliste? Szerokie. Nie, mgliste złe słowo, bo to niekonkretne. Czyli konkretne, ale szerokie, że trzeba, że wydaje się, to jest tak, że to jest skuteczne, że warto to stosować, ale należy dalsze badania prowadzić. No nigdy nie ma takich, może nie nigdy, bo to też, ale te ostateczne takie kategoryczne stwierdzenia, że to jest jedyne, najlepsze i tą drogą trzeba iść, to nie ma też. Szerokie są wnioski. Dlatego, czyli oni w pewnym sensie się zabezpieczają też na to właśnie, żeby znaczy, później... Może nie robią tego z premedytacją, że się ktoś zabezpiecza, ale po prostu no chyba tak jest w tym świecie, że nie potrafimy tak z ręką na sercu takich już bardzo wąskich. Dajemy mniej lub bardziej szersze pole i w tym się poruszamy i dlatego nie masz takich dużych różnic, no bo jak jest szeroki wniosek, nie taki bardzo wąski, no to też jest szansa, że się nie rozminą te wyniki tych metaanaliz. Czy pomiędzy fizjoterapeutami a osteopatami jest jakiś spór albo jakaś próba wykluczenia się? Czy te dziedziny powoli stają się jedną dziedziną? Czy jak to wygląda aktualnie? No to teraz muszę być strasznie polityczny. No są spory, ale nie ma w świecie medycznym specjalizacji, które nie mają sporów. Możemy zrobić tak, jak czuję, że to jest bardzo polityczny wątek, to możemy zrobić tak, że powiesz co uważasz, że warto powiedzieć, później to ci to wyślę, jak będziesz chciał. Nie, w ogóle nie mam z tym problemów, nie, to ja raczej podkręcam emocje, nie. Okay. Nie, to ja powiem jak jest, tylko tak szeroko. Jest wiele specjalizacji, które konkurują ze sobą. Myślę, że to wynika z czynnika ludzkiego i tyle. Czasami kompleksów, czasami z niedowartościowania, potem może niezrozumienia, braku chęci zrozumienia, czytania tak zwane, albo słuchania tylko nagłówków, a nie wchodzenie w treść głęboko i rozumienia tematu. I myślę, że jakby to wszystko właśnie zniwelować, co powiedziałem, to tam mogłoby nie być sporu. No jest spór kompetencyjny i oczywiście, że jedni chcą być, uważają, są lepsi od drugich.
To wynika, taka moja główna refleksja to jest taka, że jedni i drudzy popełniają błędy, jedni i drudzy się mylą i jak ktoś robi terapię zgodnie z evidence-based medicine i zgodnie z fizjologią, anatomią, to jest pełna zgoda. Tutaj jest raczej problem, że jedni... Ale też nie chcę to oskarżać. No jest grupa osób, które trochę chce odrzucić fizjologię i anatomię. I nie będę mówił, czy jedni i drudzy, bo pewnie to się i w jednej, i w drugiej grupie zdarza. No i wtedy dochodzimy do absurdu i do problemu. I nie odrzucić fizjologię i anatomię, co to znaczy? No to, że tak jest, bo ja to czuję. Czyli na takie anegdotyczne przykłady. Ja to czuję, ja wiem, ja to wyczuwam. Mówiąc o tym, że z ręką... Może nie ma potwierdzenia anatomicznego, fizjologicznego, ale to tylko dlatego, że jeszcze tego nie odkryto, a ja już to czuję. Tylko mówię, że to się tyczy jednej i drugiej grupy. No to to po prostu jest złe. Mhm. I o ile pacjent nie ma jakichś czerwonych flag i niebezpiecznych objawów, no to tyle może nie być to niebezpieczne dla pacjenta, zerowe dla pacjenta. Natomiast no, może być też niebezpieczne, jeżeli właśnie przeoczymy, zostawimy tą kwestię fizjologii, anatomii, tą naukową i zaczynamy brnąć w coś, co ja czuję, no to może być niebezpieczne dla pacjenta. Chociażby dlatego nie, że go źle leczymy, tylko nie ma, dajemy mu nadzieję tego leczenia, a w tym czasie nie jest prowadzone to właściwe leczenie. Marnujemy go czas po prostu i być może zdrowie. No, tylko czasami ta choroba się rozwija tutaj, czasami ten czas jest ważny. Mhm. To jest duże, największe niebezpieczeństwo, bo potem to te techniki, ta terapia, którą ja czuję i nie mam na to dowodów, ona nie musi być niebezpieczna, tylko mówię, no, może być zaniechany czas prawidłowego leczenia. Ale to, co wymieniłeś, to myślę, że jest zmora każdego zawodu w tym zakresie pomagania ludziom. Że jeśli ktoś nie bazuje na badaniach, tylko bo mu się wydaje, no to zawsze to będzie... Jeszcze trzeba by zawód lekarza wymienić. Lekarz, fizjoterapeuta, osteopata. Psychoterapeuta tak samo. No każdy w ogóle medyczny, a w ogóle można to rozszerzyć na każdy inny zawód. Jak ktoś się nie kieruje wiedzą, fachowością taką, jaką istnieje w danym zawodzie, tylko tym, co on uważa, bo on tak czuje, to zawsze jest niebezpieczne. No, trzeba gdzieś mieć te własne wewnętrzne ramy, żeby nie odpłynąć. Mhm. Jest wiele takich górnolotnych haseł, że żeby odkrywać nowe horyzonty, to trzeba pożegnać stare horyzonty. No. Jak ty do tego podchodzisz? Bo to jest bardzo ciekawe z perspektywy takiego laika, jakim jestem ja. Ja, gdybym był fizjoterapeutą, tak sobie to wyobrażam, albo osteopatą, i wydawałoby mi się, że coś pomaga, to miałbym ogromny problem, żeby tego nie robić. Bo teraz, jeśli przychodzi do mnie pacjent i ja coś robię, bo mi się tam ubzdurało, że to tak działa, i być może to jest placebo, ale widzę, że to realnie pomaga jednemu pacjentowi, drugiemu pacjentowi, 40 pacjentowi, to teraz trochę z perspektywy mnie, jednej osoby, nawet głupio by było tego nie robić, no bo to tym pacjentom pomaga. A tutaj jest kluczowe to, co powiedziałeś, że widzę, że pacjentowi pomaga. A skąd wiesz, że mu pomaga? Bo to, że on mówi, że mu pomaga, to nie znaczy, że mu pomaga. I tu jest cały problem oceny. Mm-hmm. No, pacjent mówi, że mu pomaga, bo on bardzo chce. On już jest tak zdesperowany, że on nawet sobie wymyśla, że... Tak samo, jak sobie potrafi wymyślić ból? Tak samo. Znaczy już chce, tak w to wierzy. Czasami to są różne te mechanizmy psychologiczne, w których aż tak tutaj dobry nie jestem. Pewnie psycholog by to, czy psychiatra by to pięknie wytłumaczył. Dlatego to jest ocena, czy tak naprawdę. No, to, że pacjent mówi, że jest mu lepiej, to nie znaczy wcale, że jest mu lepiej. Ja to mogę bardziej obiektywnie sprawdzić, że jest większy zakres ruchu bezbolesny. Już tak mówiąc, bardzo prosto, no ale dlatego są na to jakieś sposoby obiektywizacji oczywiście badań i próbujemy to stosować, ale tak na co dzień, na szybko, to naprawdę tu jest klucz, że skąd ja wiem tak naprawdę, czy to pomaga. Dlatego po to są badania i po to są różne systemy naukowe, żeby to robić. To może nawet na użytek swój w klinice to robić, no ale to nie może być luźna rozmowa. No to jednak trzeba mieć to jakoś sklasyfikowane, że ja będę odbierał to, że zrobiłem coś i czy pacjentowi jest lepiej, to ja muszę jakiś klinimetrii używać, czy jakichś skal, jakichś testów, jakoś muszę to notować, weryfikować, to też nie może być odkładane
w głowie, tylko musi być zapisane. Najlepiej potem nawet z własnych swoich badań robić jakąś statystykę, jakiekolwiek proste wzory, żeby to jakoś patrzeć, ujednolicać, mieć jakiś parametr odniesienia. No jest, brzmi skomplikowanie, ale ja nie rozumiem. Brzmi chyba skomplikowanie, jeśli zapisuje się to przypadek po przypadku i tam opisuje się, ile wykonało się terapii, jaki był skutek i ewentualnie jak się zmienił zakres ruchu czy cokolwiek, to chyba dość proste, tylko to się po prostu buduje z czasem. Tak, i teraz powiedzmy, że zrobiliśmy ten proces, jesteśmy bardzo rzetelni i widzimy na swój użytek w swojej klinice, że tak, to musi działać, no bo ja tu jeszcze badam, mam wyniki testów, to nie tylko, że pacjent mi czuje, że powie, że się i czuje, że pacjentowi jest lepiej, tylko ja mam tam jakieś jeszcze swoje wyniki testów, badań. No tak, ale to też jest ten najsłabszy dowód, bo jednak to musi być ubrane w całą metodykę badań, ale jednak jest to jakiś już dowód naukowy i oczywiście w ten sposób można wyciągać wnioski i wprowadzać te miękkie wnioski w swoją praktykę. To byłby już dowód naukowy, można by to wziąć za dowód naukowy, że ktoś sobie spisał, ile wykonał terapii i coś tam się zmieniło. I tak. No tak, jak to potem ma to jest jakoś randomizowane, potem wziął te swoje karty, policzył to, zrobił jakąś statystykę i widzi w prosty sposób, że to się zaczyna jakoś układać. No tak, jest to już jakiś dowód naukowy. Można potem to weryfikować, jak bardzo duży to jest i czy to jest wiarygodne, ale już coś z tego wynika. Natomiast no, samo zbieranie w głowie i taka, że ja pamiętam, że mi pacjenci mówili, albo tylko sięgam pamięcią i tak mi się wydaje, no to jest niebezpieczne, aczkolwiek też może być no, pomocne. No, mówię, no gdzieś jakiś balans bym zachował, jak widzę, że mam jakąś opinię wyrobioną i to jest bezpieczne dla pacjenta, oczywiście, że to stosuję. No to gdzieś ta korelacja musi być. To jest bardzo fajne taka zasada, że mam intuicję, prawda? No, ale intuicja to jest korelacja wiedzy z doświadczeniem, ale musi być to zawsze skorelowane, czyli nie tylko te doświadczenie moje gabinetowe, tylko to musi być skorelowane z wiedzą. Wtedy jest ta intuicja. Często się zdarza tak, że pacjent rzeczywiście tak bardzo chce wierzyć i tak bardzo ma już dość danej udręki, że mówi, że mu się poprawia, a jak to się zmierzy, to widać, że nie ma tam poprawy? Często. Naprawdę często? Często. Dlatego ja zawsze na przykład proszę, pewnie ciebie też prosiłem, żeby odpowiedź na to pytanie, ale używa się takiej oceny i odpowiedź, ta obiektywizacja tej subiektywnej oceny powinna być taka, że na zadane sobie pytanie, czy mi jest lepiej. Jak ja w ogóle muszę zadać sobie takie pytanie i potem muszę się zastanowić, czy mi jest lepiej, to już wiadomo, że nie jest lepiej. Tak, to tam nie powiedziałeś. Jak to, że jest lepiej takie subiektywne, to ma samo przyjść. Nagle wstaję rano i o kurczę, już... Ja już mogę się tutaj schylić, a jak schylałem się po ten kubek, to przecież mnie bolało, że to samo wpada, a nie, że ja muszę się na tym zastanowić. No ale oczywiście to też mocno jest okrojone, a jak już pacjent nawet zastanowił się i mówi, no chyba trochę lepiej jest, no to też jest do pewnego momentu. To oczywiście trwa tydzień, dwa, ale jak to dalej naprawdę nie zaskoczy w ten prawdziwy sposób, tej poprawy nie będzie, no to się jednak skoreluje, wyrówna się to szybko, że to tylko było moje oczekiwanie. Czyli jest w takim razie taka sytuacja, gdzie pacjent przechodzi jakąś terapię, mówi, że mu się poprawiło, to później musi dojść do tego etapu, gdzie on się orientuje, że tak właściwie mu się nie poprawiło. Nie, ja to, znaczy, jak jest u mnie, to ja to szybko wyłapuję i mówię, że to raczej nie chyba. To też musi być nieprzyjemne w takim razie do komunikowania. Nie, ale to pomaga w ustaleniu co dalej i w byciu skutecznym. No bo brnie, to jest na chwilę tylko taki bonus, że a to się cieszę, dobra, pacjent powiedział, że jest mu jest lepiej, wow, dobra, to ja w tym zostanę. Jak ja to widzę, że mu nie jest lepiej, tylko że on to mówi, no to jest uciecha na tydzień, dwa. No bo oczywiście się cieszymy, jak pacjentowi jest lepiej, ale mówię, to jest krótkie. Cześć, słucha nas wielu interesujących ludzi, takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner@pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra, wracamy do rozmowy.
Jeszcze chcę wrócić do fizjoterapii i osteopatii, bo wiem, że też jest problem, jeśli chodzi o badania w osteopatii. I o tym nawet rozmawialiśmy też w gabinecie, że to jest skomplikowane pod względem metodologii, z tego co pamiętam. Nie, to bo metodologia jest dosyć taka sama i to mogłoby nie być. To nie jest skomplikowane. Znaczy problem chyba leży gdzie indziej, że jest mniej badań po prostu, że osoby, które to też jest, zaraz możemy poruszyć ten temat, kto jest osteopatą, kto nie jest osteopatą, ale po prostu chyba, bo, znaczy nie, to wiemy na pewno, no jest mniej pism osteopatycznych naukowych z impact factor i po prostu jest mniej badań naukowych osteopatycznych. No i stąd się to bierze, a jak już byśmy mieli robić te badania, no to ta sama metodyka, to nie jest trudniejsze w osteopatii robić badania, nie jest trudniejsze niż w fizjoterapii, bo tu oczywiście tu będzie problem i w fizjoterapii, i w osteopatii zrobienia podwójnie ślepej próby, ja mogę to zaraz wytłumaczyć, ale randomizacji i gdzieś tej oceny obiektywnej. Bo teraz jest... jak powiedzieć takiej osobie, żeby wykonała jakąś terapię, nie wiedząc, jaką terapię wykonuje, tego się trochę nie da zrobić. Tak. Da się zrobić. Znaczy, to ta podwójnie ślepa próba, że i pacjent, i terapeuta nie wie, to się da zrobić, bo terapeuta musi widzieć, że leczy daną metodą, ale nie wie, co leczy. No, a jak pacjentowi powiedzieć, że nie wie, co go boli? A nie, pacjent, żeby on był zaślepiony, czyli był ta podwójnie też pacjenta ślepa próba, to pacjent nie może wiedzieć, jaką terapią jest leczony. Okej, okay, czyli wie, co go boli, ale nie wie... Tak, on wie, tylko nie wie, jaką terapią jest leczony. To się da i to robimy. To jest, tylko to wymaga nakładów, środków, czasu i zaangażowania. I to o tym też możemy porozmawiać, to się powinno robić. I takie prace są bardzo wartościowe. Tylko to jest długie, żmudne. I czasami ktoś mówi, po co takie szczegółowe w tej fizjoterapii, jak to jest, tak jest masaż i to tam, po co tam się zastanawiać. Poza tym fizjoterapią i osteopatią no nie leczymy takich, nie ratujemy życia, wiesz, no jesteśmy w innym obszarze, nie aż tak bardzo wrażliwym dla zdrowia, więc też no się nie przykłada aż takiej wagi do tego. No to można to zaniechać, no bo to też nie jest aż takie istotne, aż tak bardzo może nie można zaszkodzić, a pomóc jakoś się pomoże i no tak mi się wydaje, że stąd są może te problemy takie, że nie ma aż tak jakiego nakładu środków czasu na tak bardzo restrykcyjne badania. W krótkiej perspektywie być może i to nie jest tak, że to bezpośrednio wpływa na życie bądź śmierć, ale w dłuższej perspektywie myślę, że może wpływać, bo jeśli ktoś będzie miał rzeczywiście jakiś ogromny problem z plecami i przez to w ogóle przestanie się ruszać i w ogóle przestanie wychodzić z domu, no to już jest ogromny problem w dłuższej perspektywie. I samotność, i brak ruchu. Tylko wiesz, jak ktoś ma taki ogromny problem, że z bólem, tak to nazwijmy już ogólnie, pleców, czy tam czegokolwiek. Że nie może się ruszać, no to nie do końca to jest tylko problem dla fizjoterapeuty, osteopaty. To tam raczej już też inne specjalizacje lekarskie wchodzą w grę, więc jest więcej wtedy bardziej restrykcyjnych badań, bo jest bardziej poważna sprawa większymi, trudniejszymi problemami, znaczy z większą konsekwencją problemami zajmują się te specjalizacje, więc być może dlatego jest więcej wagi się przykłada do tej restrykcyjności badań, ale też bym nie umniejszał właśnie roli fizjoterapii w XXI wieku, czy osteopatii. To też jest mega ważne i... Ja nie umniejszałem, jak ktoś. Ja zacząłem umniejszać, że jak mówię, że jak jest bardzo duży problem z bólem pleców, to nie tylko fizjoterapeuta, to przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale musi być fizjoterapeuta również. Znaczy bez tego się nie da zrobić prawidłowego leczenia. Mhm. Ale też, żeby w drugą stronę nie było, żeby to był tylko fizjoterapeuta. O, w ten sposób. A dlaczego w takim razie jest mniej badań odnośnie osteopatii niż fizjoterapii? Mniej osób w tym pracuje, czy... To jest, myślę, że to jest gdzieś tylko mój pogląd, bo chyba nie ma jednej oceny. Nie, to wynika pewnie z wielu rzeczy, no, czy też... No, pewnie jedna, z której już powiedziałem, z drugiej...
szukam doboru ładnych słów. No może też ludzie fizjoterapeuci czy osteopaci nie są, tak to nazwijmy, zainteresowani, żeby robić badania. O. Osteopatii. Tak, mniejszy odsetek fizjoterapeutów i osteopatów jest zainteresowanych, żeby robić badania naukowe, niż na przykład w innych specjalizacjach medycznych. No i a jakie są pobudki, to nie wiem, no ale jest rzeczywiście, ale to się zmienia, to przerwałem wątek, jest rzeczywiście mniej badań osteopatycznych, fizjoterapeutycznych, impact faktorowych. To się zmienia. No to jest jakiś jednak powolny, ale ten trend myślę, że jest rosnący. Impact faktorowy, co to znaczy? Tak, tak, używam tej nazwy, czyli no takiej wyższej rangi badań, gdzie pisma, w których publikujesz, mają, jest jakiś ranking, powiedzmy, prawda, i się przyznaje punkty. No to impact factor, czyli ta punktacja, jak bardzo jest pismo ważne, ile ma zamieszczane prace, jak bardzo są cytowane, jak często są wykorzystywane w innych publikacjach. I jest taki ranking, to też nie znam się na tym, jak to bardzo jest mielone i liczone, ale taki ranking jest i no im więcej tych impact factor jest, tym te pismo ma większe poważanie, bardziej jest cytowane, częściej sięgane, ale też to jest jeden wyznacznik ważności takich badań, ale drugi oczywiście potem i tak ta praca musi przejść przez sito, tak jak już wcześniej mówiłem, tych metaanaliz. I wtedy wiemy, że to jest wartościowe, a poza tym zawsze trzeba i tak mieć zdrowy rozsądek i to też samemu analizować. No to, co zapętlamy, znaczy wracamy do początku, jednak przez swoje doświadczenie i przez swój rozum też nie wyłączamy. To znaczy nie tylko don't think, follow instruction, także jak już jest w jakimś piśmie metaanaliza, no to już jest wyrocznia. Aczkolwiek czasami jest wyrocznia prawna, bo wiele standardów i procedur medycznych no jest w ten sposób zatwierdzanych i nie można się z tego wyłamać, żeby być w zgodzie z prawem. Bo teraz jeśli ktoś będzie się nie stosował i wyjdzie z tego jakiś problem, no to taki pacjent ma prawo mieć pretensje do niego. Tak. Że tutaj to nie, że publikacja wyznacza nawet metaanaliza, tylko no, na bazie, to jest przyjmowane przez ten algorytm postępowania, przez towarzystwa naukowe, zatwierdzany i jest wprowadzany jako ten złoty standard. I wtedy rzeczywiście, jak ktoś nie stosuje takiego standardu, który jest zatwierdzony i że ten algorytm nie przejdzie tego postępowania, a wydarzy się coś niepożądanego, no to mogą być zarzuty do złej praktyki. Wspomniałeś o tym, kto jest, a kto nie jest osteopatą. Bo z tego, co już wyczytałem, to jesteś autorem tej specyfikacji, kto może być osteopatą kwalifikowany jako... Udało się zrobić taką pracę, czy też, bo to był krajowy standard zawodu osteopaty. I fizjoterapeuty. I fizjoterapeuty też. Nie są na ciebie obrażeni za to? Nie no, my żeśmy, to nie było moje zdanie, tylko odnieśliśmy się do tego, co jest na świecie już. Więc ja tylko to przeniosłem, można powiedzieć, na warunki polskie i też opisałem, jak to jest w warunkach polskich, a kto jest. No jest, osteopata jest według WHO i tych standardów, które obowiązują w Europie, jest osoba, która skończy odpowiednie szkolenie, naukę w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, pewną ilość godzin, o to się można tam sprzeczać, bo różne są standardy na świecie, ale no to po prostu muszą być studia. Mhm. Już nie ma znaczenia, czy one są stacjonarne, czy niestacjonarne. Trochę ma znaczenie, ale to jest kolejny wątek. No, ale muszą być studia ze zdanym egzaminem, odebrane wszystkie wcześniej zdane egzaminy. Musi być końcowy egzamin, musi to być no, tak jak w zawodzie medycznym. No, ktoś zna na tym, co robi i musi być to nauka wieloletnia. Bo to nie ma tak, że ktoś przyswaja szybko wiedzę. No w medycynie jednak to się musi ugruntować i to trzeba potem praktykować. To musi trwać. Nie dlatego, że musi, bo musi, tylko musi dlatego, że jednak te procesy nauki od teorii do praktyki, właśnie zbierania doświadczeń, to zajmuje trochę czasu.
no to jest, wtedy jest taka osoba osteopatą. Inna sytuacja jest sytuacja prawna zawodu w różnych krajach. To jest jeszcze inna sprawa. No ale zacznijmy od tego, że jak odsuniemy te prawne kwestie, no to osteopatą jest osoba, która przeszła odpowiednią naukę. Ale powiedziałeś, że to jest ciekawe, a teraz to, co odpowiedziałeś, to się wydaje takie logiczne, więc gdzieś tam musi być jakiś szkopuł. No szkopuł taki jest, że są kursy weekendowe lub kilkuweekendowe i wtedy można się nazwać jakkolwiek po weekendzie, prawda? Tylko pytanie, czy to ma jakieś odniesienie, no bo w ogóle się możemy nazwać jak chcemy. Różne mi tutaj anegdoty przychodzą do głowy, no ale bez przykładów. No więc jeżeli to jest złe szkolenie, zbyt krótkie, czasami śmiesznie krótkie, żałośnie krótkie lub w ogóle żartobliwe, no to jest problem. Natomiast... Czyli teoretycznie ja bym mógł zostać osteopatą, czy raczej... No tak, jakbyś mógł zostać... terapeutą. Królem... Wymyśl sobie czego. Możesz się tak obudzić i się tak poczuć i się tak mianować. No, muszą być pewne procedury. No i po prostu tych procedur nie ma w niektórych krajach. Ale u nas są. No, to teraz tak, to krótki wykład. No, zawód osteopaty prawnie nie istnieje w Polsce. Zawód osteopaty można wykonywać w ramach innego zawodu medycznego. Nie ma. Numer zawodu istnieje, ale to nie znaczy, żeby zgodnie z ustawą, żeby dany zawód był uznany w danym kraju, to musi się w danym kraju odbywać nauczanie na poziomie akademickim, na uczelni wyższej, no co najmniej tam na poziomie licencjata 3 lata czy 5 lat na poziomie magisterskim. No to nie ma. To są studia podyplomowe w Polsce. One są bardzo profesjonalnie robione. Są kursy wieloletnie, też 4-5-letnie i są studia podyplomowe też wieloletnie. I jedni, drudzy super kształcą. No to tam pewnie będą, jedni do drugich mogą mieć tam zarzuty lub nie. Ale raczej to jest wszystko pod naprawdę zrobione ambitnie, profesjonalnie i są egzaminy, to jest bardzo kontrolowane, to też jest drogie, te studia są, czy kursy, czy studia, jakkolwiek to nazwiemy. Jest odpowiednia ilość godzin, tam trochę są różnice, ale powiedzmy jest to odpowiednia ilość godzin. Natomiast co innego, i ta osoba powiedzmy jest przygotowana, no ale nie można pójść po maturze, że idę po maturze na studia osteopatii. No nie, najpierw trzeba mieć inny zawód medyczny. I dopóki nie ma nauczania dziennego na studiach wyższych, to dopiero taki zawód jest martwym zawodem. To, że on ma swój numer w klasyfikacji zawodów, to ma. Tak. Natomiast nie jest, jest wiele zawodów, które ma numer, a nie są wykonywane w Polsce. Tak? Felczer też jeszcze ma swój numer, a nie ma takiego zawodu w Polsce. No, i osteopata ma swój numer, są osteopaci, ale to oni muszą mieć wcześniej inne medyczne wykształcenie. Myślisz, że uda się to wprowadzić jako taki zawód oficjalny? Oj, kiedyś myślałem, że się uda, teraz też mam nadzieję, że się uda, ale... Ale mniejszą. Nie, no to jest długi proces legislacyjny. To jest jedynym krajem na świecie, gdzie... No może nie jedynym, bo w Europie tutaj są różne tam procesy, ale powiedzmy, że w Europie jest zawód osteopaty. Można w Wielkiej Brytanii pójść na studia osteopatyczne po maturze. I nawet to jest chyba na stan sprzed roku taki mam, że to chyba był jedyny kraj, gdzie można też robić doktorat w tym zakresie. I ty byłeś na tych studiach, z tego co się orientuję. Ale nie na tych, w których można ten doktorat na innych. Tak, w Wielkiej Brytanii udało mi się skończyć takie studia osteopatyczne, ale też podyplomowe, w zakresie podyplomowym, niedzienne. Natomiast i to jest jeden status tego zawodu. Inny w Stanach Zjednoczonych, gdzie osteopata jest lekarzem i to jest najwyższy poziom. Tam, tak jak u nas jest lekarz-stomatolog, tam jest lekarz-stomatolog i lekarz-osteopata.
I to zdaje się od 1964 roku. Natomiast oczywiście osteopatia tam jeszcze wcześniej, bo tam jest twórca tego kierunku medycznego Andrew Taylor Steele. On to jakby opisał, stworzył i to już było w końcówce XIX wieku się wydarzyło. No więc tam jest najwyższy poziom. W Europie nie jest to lekarz, jest to poziom wyższy akademicki lub też poziom doktorski. No a w Polsce mamy tytuł, często właśnie z tych uczelni też zagranicznych. Natomiast no, nie może być to nadane, że mam maturę i mam ten dyplom zawodowy. No, musi być inny zawód medyczny, stąd też się bierze wiele pewnie potem różnych prawnych sytuacji. Mhm. Jak słuchałem jednego z podcastów z tobą, to wspominałeś, że w latach 90., jeśli dobrze pamiętam, wielu fizjoterapeutów było ściąganych do Stanów Zjednoczonych. I tak się zastanawiałem, z jakiego powodu. Jeśli dobrze pamiętam, że tak powiedziałeś. Tak, to jak, a to jeszcze wrócimy potem do osteopatii, tych różnic, a to, bo to się wiąże z tym pytaniem. Mhm. Tak, w latach 90., 80. bardzo dużo fizjoterapeutów i do tej pory jest, myślę, że bardzo dobra renoma, bo byli ściągani dlatego, że mieliśmy bardzo dobrą renomę, że mamy bardzo dobry system nauczania i po prostu jesteśmy dobrzy w tym. Mhm. A to się bierze pokłosie z 70. lat, gdzie Polska, nasi twórcy rehabilitacji, profesor Dega, profesor Seyfried, no stworzyli taką szkołę polskiej rehabilitacji, że ona była w 74. roku na zjeździe WHO przyjęta jako modelowa na świecie, że nasz model był przyjęty jako modelowy do wzorowania na całym świecie. Myślę, że to jest ta moja interpretacja. Myślę, że stąd się wzięła też to dobra renoma. Renoma. Renoma się wzięła po pokłosie tego, że rzeczywiście to było dobrze robione. I dlatego zaczęto pewnie ściągać i byliśmy tak bardzo popularni. I do tej pory myślę, że tak jest. Może nie już w takim stopniu, ale że tak jest, że gdzieś tam ta polska szkoła rehabilitacji jest mocno rozpoznawalna i chętnie przyjmują do pracy wszędzie na świecie polskich właśnie fizjoterapeutów, a my mówimy rehabilitacja, no bo kiedyś się używało bardziej słowo rehabilitacja, teraz fizjoterapia, to też jest długo by o tym mówić. Powiedzmy na ten skrót, tak jak rozmawiamy, przyjmijmy, że to jest to samo. Mhm. No, albo jedno się z drugiego wywodzi, tylko to jest bardziej w dobrym słowa tego znaczeniu nowoczesne teraz. To jest bardzo ciekawe, z czego wynika taki wysoki standard u nas w Polsce już tak wcześnie, w latach 70. A z myśli, z koncepcji profesora Degi, Seyfrieda. Czyli mieliśmy jakichś bardzo utalentowanych ludzi na samym początku? No tak. I żeśmy tak samo równolegle profesor Rask w Stanach Zjednoczonych, który się też z profesorem Degą znał, no to oni razem jakby rozpoczynali tą przygodę z rehabilitacją, bo to po II wojnie światowej głównie zaczęto myśleć o tym poważnie. I mniej więcej to były zbieżne koncepcje, tam oczywiście są pewne różnice, kolejny temat, ale tak, no byliśmy w nurcie światowym z tymi pomysłami i uważa się na świecie, że właśnie ta powszechność i ta wczesność, którą właśnie profesor Dega opisywał, była lepsza niż ta koncepcja Raska, bo tam troszeczkę później z tą rehabilitacją włączano po tam leczeniu szpitalnym jakby w kolejnym procesie, a u nas było wszystko od razu wczesność, powszechność, komplementarność, bo to były proste, to była koncepcja. Mhm. Potem były pewnie na to środki, żeby to wykonać. Pewnie lepiej, nie wiem, no tak się mówi, że wtedy było też może by łatwiej z dostępnością, właśnie z tą powszechnością, z tą szybkością rehabilitacji. I tyle, to są proste rzeczy, takie właśnie fizjologiczne nawet i takie no, anatomiczno-fizjologiczne, że tak powinno być. I był szeroki system nauczania i stąd się to z koncepcji się to wzięło osób, które tak to sobie wyobrażały.
Mhm. Wspomniałeś, że nie skończyliśmy jeszcze wątku pomiędzy rehabilitacją, fizjoterapią i osteopatią. No tak, no bo wiesz, z punktu widzenia właśnie tej fizjologii, anatomii, to naprawdę nie ma dużej różnicy. To mnie to zabiją jedni i drudzy. Ale jak wrócimy do wspólnego mianownika fizjologii i anatomii, no to czym to się różni? No to koncepcją ewentualnie, innymi nazwami, no ale jest jedna fizjologia i anatomia. To jest jedni drudzą leczą rękami taką no, manualnie. Już nie chcę powiedzieć terapia manualna, no bo to ma swoje konotacje, że jak terapia manualna, to osteopata, to nie terapeuta manualny i tak dalej. No ale leczy się rękami, no, manualnie się leczy i jedni drudzy to robią. Tam się można różnić w koncepcjach, w metodach, w czuciu. No jedną taką rzeczą, chociaż którą uważało się, że osteopaci robią, a fizjoterapeuci nie, że właśnie osteopatia jest bardzo holistyczna. Zwraca uwagę na połączenia wszystkich struktur, układów, narządów, między tych korelacji, a nie tylko jednego mięśnia stawu. Czyli mówimy o tym, że na przykład jak tutaj mi drętwieje, to jest połączenie do tego, że mogę mieć ucisk na jakiś krąg. Ale to zawsze też było w ramach fizjoterapii. Bardziej holistycznie, że to właśnie ma na przykład problem, może być zaraz psychologiczny problem. Albo psychogenny w jedną stronę, albo to może spowodować zmiany w psychice, może w układzie hormonalnym wykonać zmianę, ale tutaj szybko muszę, żeby jak ktoś by nie dosłuchał teraz. Ale to też się dzieje w fizjoterapii. Jak jest od zawsze, jak jest mądry fizjoterapeuta, to on też łączy te układy. To nie ma, że to jest... No rzeczywiście może statystycznie było tak, że częściej fizjoterapeuci nie łączyli tego, a osteopaci to łączyli jakby z natury rzeczy. Ale jak ktoś to rozumie, to jedni i drudzy muszą w ten sam sposób pracować, bo się nie da, no tylko z jakimś rozsądkiem. I rzeczywiście może w fizjoterapii to się rzadziej robiło, a w osteopatii od zawsze, od początku i dlatego tak się to rozeszło. Natomiast to jest bardzo podobne, jakby to sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli... Dlatego tak dużo fizjoterapeutów staje się osteopatami lub po prostu zdobywają tytuł osteopaty ten po uczelniach, bo zawodowy to już wyjaśniliśmy sobie, że to jest kwestia prawa w danym kraju. Czyli z osteopatią i fizjoterapią to jest trochę jak z nurtami w psychoterapii? Nie wiem, bo nie znam się na tych nurtach w psychoterapii, ale... W psychoterapii jest kilka nurtów, tam jest chyba jest 5 głównych, czy ileś, czyli mm-hmm. I to są takie różne szkoły, że można iść według tej szkoły, jedna jest lepiej przebadana, inna jest mniej przebadana i tak dalej. No to też bym powiedział, że a fizjologia jest jedna i mechanizm jest jeden, nie ma... Ale mózg też działa w jeden sposób i ludzkie zachowanie. Właśnie, dlatego nie może być różnych nurtów, raczej trzeba znać wszystkie i z nich korzystać. To tak jak właśnie osteopatia czy fizjoterapia, no po prostu trzeba znać wszystkie mechanizmy fizjologiczne, wszystkie możliwości terapii fizykalnej, manualnej i umieć tym żonglować, łączyć, dobierać, a nie zamykać się, że jestem wyznawcą jednej metody i to działa. No to tak nie ma, bo wszystko musi wyjść od fizjologii i anatomii. A to te metody w takim razie się wykluczają w jakichś elementach? Jeśli wychodzą te mądre, te mądre metody nie. Okay. Nie. Nie wykluczają się, wręcz chyba teraz już w ogóle się nie znam kogoś rozsądnego, kto mi powie, że on pracuje jedną metodą. Mm-hmm. To już chyba kiedyś było, ale to tak z mojej, to jest moje takie doświadczenie życiowe, że może kiedyś się słyszał o tym częściej, teraz raczej nie i dobrze. To nie lepiej byłoby to połączyć? Czy to też jakaś... No łączymy to właśnie. To jest ta holistyka, no to właśnie no, to też ale mówi... mówię tak prawnie, czyli żeby ten zawód stał się po prostu jednym zawodem. I żeby no się tak, już nie... ale to już jest polityka. To dlaczego nie ma jeszcze, ile lat żeśmy walczyli spisanie i prawne uwarunkowanie zawodu fizjoterapeuty, a teraz osteopaty. To jest, jak nie wiadomo co chodzi, to albo pieniądze, albo politykę. No. Aczkolwiek no, bo też jest wiele zarzutów do nienaukowości osteopatii. Ale one się biorą z niewiedzy. No, to znaczy? Znaczy
bo no z niewiedzy takiej, że osteopatia ma badania naukowe, znaczy osteopatia, leczenie manualne. No bo jak się zaczniemy właśnie koncentrować na tej nazwie, no to zabrniemy gdzieś, że to jest jakiś nie wiadomo jaki system dziwny i nienaukowy. Jak się stosuje to jako rzeczywiście kierunek medyczny, no to też ma swoje badania i też nawet pod nazwą osteopatia jest wiele impact faktorowych pism, które publikują badania osteopatyczne, czy też po prostu z szeroko rozumianego leczenia manualnego, tak, żeby nie używać słowa terapii manualnej, bo to też ma pewne konotacje swoje. Więc tu nie umiem ci, wielokrotnie się już nad tym, to są miesiące, lata, jak my dyskutujemy na ten temat. Bo właśnie z tego, co sobie researchowałem i z tego, co pamiętam, że mi opowiadałeś, to też jesteś osobą, która wprowadzała na uczelnię w osteopatię, więc to jest trochę taka twoja praca życia, co? Udało mi się rzeczywiście na małej uczelni wyższej, ale jednak na uczelni wyższej, stworzyć pierwszy w Polsce wydział medycyny osteopatycznej. Gratulacje. Dziękuję, który kształcił na poziomie studiów podyplomowych. Żeby była jasność, to nie były studia dzienne, to były dalej studia podyplomowe, ale żeśmy stworzyli wydział. To wymagało pewnych stworzenia procedur, no bo to już, bo, no, to jest ten kolejny etap, no bo jak już na uczelni wyższej, no to muszą być program, musi być to wszystko pozatwierdzane, to i musiał być to już te szufladki tej naukowości, oceny, weryfikacji musiało mieć. Tak, no ale nadal to jest i teraz już jest wiele bardzo dobrych kursów, które też zrobiły ten poziom akademicki, to znaczy, że są na uczelniach wyższych na poziomie studiów podyplomowych. No nadal nie są to studia dzienne, czy też zaoczne. To jeszcze nie jest ten etap. I dlaczego? No to jest dobre pytanie, bo dużo, może też ktoś się za to też nie zabrał odpowiednio. Ja lubię leczyć ludzi, a nie zajmować się tymi kwestiami procedur i wdrażania tego, więc może ja nie miałem więcej determinacji, może trzeba było to się bardziej profesjonalnie tym zająć, przekonać, bo to teraz musi być jakiś lobbying, bo to przecież jest i sprawa polityczna, to, bo też ministerstwo muszą i PAKA, Polska Komisja Akredytacyjna i ministerstwo, no więc jak Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, no to jednak jak już jest jakaś polityka, no nie mam pojęcia. Być może po prostu nikt się tego z taką determinacją, jaką ta sprawa wymaga, no nie zajął. Mhm. Ale wciąż był. Masz ogromną ilość determinacji do tego, żeby się tym w ogóle zajmować, bo jeśli ty zrobiłeś już tyle, ja się nad tym zastanawiałem. Właśnie z jednej strony mówisz, że lubisz leczyć ludzi, a z drugiej strony masz ogromną determinację, żeby to i tak doprowadzić do takiego poziomu. No tak, ale już dalej nie mam siły walczyć. Znaczy to mogłem zrobić po prostu w prosty sposób, pisząc założenia, ustalając standard, zakres merytoryki, zakres nauki praktycznej, kompetencje, stworzenia kompetencji, jakie powinna być taka osoba wykształcona w tym kierunku. To po prostu można było usiąść i napisać i zatwierdzić. To jest, była prosta ścieżka, no ale już ścieżka, żeby to potem przepchnąć przez te wszystkie instytucje państwa z lobbingiem, z przekonaniem wielu osób, właśnie z ułożeniem w głowach, że to nie jest żadna, że to jest dziedzina medyczna, a nie paramedyczna, no to jest trudne. To ja już nie mam na to siły i chęci. To zbyt wiele czasu zajmuje i chyba nie miałbym z tego już takiej satysfakcji po prostu. Są jakieś rzeczy, które ty byś chciał przebadać? Wprowadzić jakieś badania od siebie? Jest dużo rzeczy. Jest te bardziej skryte.
bardzo ambitne, takie przełomowe, to nie powiem, bo to się nie spełni, a jak powiem, a może jednak się uda kiedyś to zrobić i cały czas pracuję nad tym, a te cząstkowe, no tak wiele, tak. Jesteśmy w nurcie tutaj z moimi osobami, z którymi współpracuję, z profesorem Szejkowskim, z specjalistą Dominikiem Szymańskim. Robimy z Piotrem Jagostynem, bo to teraz zawiązaliśmy taką współpracę, i z moimi wszystkimi fizjoterapeutami. No jednak nie tylko zajmujemy się leczeniem, tylko mamy jakieś tam perspektywy też mocno naukowe. Perspektywy mocno naukowe, to znaczy? To znaczy, chcielibyśmy, tak szumnie mówiąc, no, poprawiać świat, ulepszać świat i tworzyć rzeczywiście, sprawdzać, tak to, co wrócimy do początku, tworzyć takie metody terapeutyczne, które wiemy, że są bardzo skuteczne, no, ale to trzeba wrócić zawsze do badań podstawowych, czyli tego, czego brakuje w fizjoterapii, w osteopatii. I koncentrujemy się nad wpływem podstawowych bodźców fizykalnych, właśnie z różnych metod, z terapii manualnej, z pobudzania nerwów w różnych sposób układu nerwowego, i jak te tkanki reagują, i umieć w obiektywny sposób to ocenić. Używamy elastografii, USG, badania dopplerowskiego, power doppler USG, miotonometru, czyli takiego urządzenia bardzo skomplikowanego, ale jednak prostego w użyciu, który pokazuje nam w sposób bieżący, jak się zmieniają parametry sztywności, elastyczności tkanek. I brakuje badań podstawowych, żebym ja wiedział, że właśnie ta, robiąc taki, tak przykładając rękę, uciskając w ten sposób, w tym kierunku, ja na pewno uzyskam taką, a nie inną zmianę, albo będę wiedział, że nie uzyskuję zmiany, i żeby nie tracić czasu zbędnie. No to jest bardzo, te badania podstawowe na tkankach, bo to najlepiej było robić jeszcze w laboratorium. No właśnie nad tym się zastanawiałem, czy to się robi u was w gabinecie, czy to się już robi w jakiejś... To się robi in vivo u pacjentów, no ale też badania podstawowe polegają na tym, żeby jednak no, pokroić, zrobić to na... Tutaj niektórzy tego nie lubią, no ale, no, ale tak no, trzeba iść z nauką. No, trzeba zrobić badania na tych biednych szczurach, coś im zrobić, potem no, jednak wziąć to ścięgno, tą tkankę pod mikroskop, zobaczyć, czy coś się zmienia, czy się nie zmienia. No, te badania. Na szczurach można robić takie badania? No mamy pewne pomysły, tutaj dalej nie będę zdradzał. Profesor Szejkowski swój doktorat oparł na takim badaniu. To musi być trudne dopiero. No to żmudne, długotrwałe, no ale takie są prace w badaniach podstawowych. No, brakuje tych badań podstawowych, żebym ja na pewno wiedział, nie z evidence-based practice, bo tak robię i taką mam odpowiedź na żywym organizmie. No teraz trochę łatwiej, bo mamy dużo więcej tych obiektywnych narzędzi, jak właśnie elastografia USG, czy w ogóle USG, czy power doppler USG, czy ten miotonometr. I tutaj możemy mocno to uszczegółowić, nawet badając na właśnie in vivo, no ale te badania na tkankach, te laboratoryjne, no też by warto było w tych podstawowych zakresach zrobić, no jak się przebudowuje tkanka w entezopatii, kiedy albo już tkanka zwapniała, no czy ja w ogóle mam wpływ na nią, no ale to tak trzeba by pod mikroskopem trochę popatrzeć na to, no może już więcej te in vivo tych badań, a może mniej już takich laboratoryjnych, ale też trzeba to zrobić. No i to są te marzenia. Trudne się to wydaje bardzo. Przynajmniej z mojej perspektywy. Nie wyobrażam sobie, jak prowadzić badania fizjoterapeutyczne / osteopatyczne na szczurach. Bo to rzeczy jest... wielkie są trudne. Chcecie to finansować z własnych środków? Czy szukacie jakichś inwestorów? Szukamy. No, piszemy projekty grantów. Czyli to na grancie, to nie robi się z prywatnego inwestora? No może być też prywatny inwestor, no ale nie mamy takiej komórki, która by szukała. Prywatny inwestor no, musi mieć zwrot tego. Ja nie wiem, czy to w takiej nauce byłby zwrot. To jest pro publico bono raczej. Jak był u mnie
Karol Myśliwiec, wydaje mi się, profesor mi o tym opowiadał, że ich badania w Egipcie finansują prywatni inwestorzy, dlatego, bo dla inwestora to jest ogromna wartość w postaci statusu. Ja finansuję badania w Egipcie. I teraz Egipt może być trochę bardziej atrakcyjny niż badania na szczurach, ale zdarzają się inwestorzy, którzy po prostu chcą wspierać naukę w takiej filantropijnej wersji. Tak, tylko myślę, że i też tak powiem uczciwie, że jak już był taki inwestor, to chyba ma też wiele innych pól w medycynie, w których bardziej trzeba to wspierać niż... Znaczy są ważniejsze problemy w medycynie niż to, o czym ja mówię. Jak mówię, że to dla mnie jest, bo to dla mnie jest bardzo ważne i bo ja się w tym specjalizuję, ale jest tyle pól w medycynie, które warto byłoby w ten sposób wesprzeć, żeby popychać badania, że ja tam bym, może jak gdzieś tam by skapnęło, to gdzieś się ustawię w kolejce i większy splendor na pewno dla takiego filantropy, filantropa. Nie mam żadnego pojęcia. Myślę, że filantropa. Który by chciał właśnie wspomóc, no to ma ważniejsze pola w medycynie, gdzie mógłby się wykazać. Chyba, że to jest ktoś z jakimiś połączeniami do takich technik manualnych i po prostu jest jakimś pasjonatem, to ewentualnie wtedy. Ale fajnie, że też coś takiego powiedziałeś, bo wiesz, mógłbyś powiedzieć, nie, te nasze badania są przełomowe, super najważniejsze. One byłyby dla fizjoterapii przełomowe, ale dla fizjoterapii. A fizjoterapia, wracamy do początku, w sposób bezpośredni nie ratuje życia, a oczywiście poprawia jest bardzo ważna i czasami wspomaga to ratowanie życia, no ale rozumiesz mnie, nie jest w takim, na pierwszej linii frontu z takimi bardzo poważnymi nie jest ratującymi. Na raka. No o właśnie. O, prawda? Jakby były pieniądze, no to pewnie, jakby ktoś miał super pomysł, to pewnie wolałby tam, prawda? Z pobudek być może, żeby miał większy rozgłos i ten splendor, ale też by też coś bardzo pożytecznie, chyba bardziej pożytecznego zrobił. Czy robot mógłby przeprowadzać taką terapię, gdyby był dobrze zaprogramowany? Czy jednak ludzka ręka, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to jest ludzka ręka? No, tutaj ci powiem, że jakby zaprogramować te czucia z tych... nie wiem, jaka jest technika teraz. Czyli jeśli musiałby mieć takie sensory, żeby czuć, gdzie tam jaka tkanka się kończy. I nie wiem, czy bym mógł... Nie wiem, czy nie mógłby lepiej tego wyczuć teraz, jak się zastanawiam. No, to jest... myślę, że to jeszcze daleka droga, ale... kto wie. Może by mógł nie męczyć się, być precyzyjnym bardziej, bo jakby były takie sensory, że on to czuje. Tak, no bo w terapii manualnej wydaje się to z boku, tak jak, oto jest, tutaj mi się taki fajny wątek nasunął. Dla pacjenta wszystko, co my robimy manualnie, to jest taki masaż. Taki masażyk. No nie jest, wiele się osób burzy. Ja się też burzyłem kiedyś, że to ja robię tutaj, staram się cuda świata, naprawdę skomplikowane rzeczy robić, a potem pacjent wychodzi i mówi, o, miałem masaż. Ale teraz ja to rozumiem, bo jak się robi terapię manualną, no to jest masaż i to z boku czasami wychodzi, że ciągle to samo robię. No, ale to chodzi o to, co ja czuję tam pod ręką i tam dostosowuję rzeczywiście ten zabieg. Tylko też, żeby nie przesadzać z tym, co ja tam czuję, żeby nie wymyślać niestworzonych rzeczy. Tam naprawdę proste rzeczy trzeba czuć i tak naprawdę z korelacją anatomiczną i fizjologią, ja, żebym wiedział, której tkanki dotykam, że jestem na tej, a nie na innej tkance. To jest podstawowa rzecz. No, one są na różnej głębokości. Ja mogę wyczuć jakieś większe zmiany, ale żeby też nie robić głupot i nie opowiadać, że ja tam wyczuwam nie wiadomo co. No też są pewne granice, jak wszędzie. I to jest trudne. No jakby takie były super sensory, jakby zaprogramować. USG mogłyby mieć w tym samym czasie. W momencie USG i Doppler i to wszystko w jednej sekundzie kolerować. Elektrostrząsem. I kolerować i te przetworniki z miotonometru. O, no, tak, to by było bardzo interesujące. No to jest zagrożenie nawet. Teraz się zacząłem bać, ale ja tego chyba nie dożyję, także...
Ja się jestem spokojny. Nad tym się zacząłem zastanawiać, jak powiedziałeś o tych szczurach i tak sobie pomyślałem, że ludzka ręka do szczura to jest ogromna. Gdyby mieć taką wielką, ogromną rękę do człowieka, to też niedokładnie by się robiło te rzeczy. Ale bo to nie tak, bo to wtedy jak już na szczurach robimy badania, to mówimy, no chcemy zobaczyć, jak działa technika, gdzie przykładamy siłę pierwszą, najmniejszą, która odkształca tkankę. Ale to wtedy jakimś narzędziem. No, oczywiście, znaczy to musi w ogóle robić właśnie taki robot, to mechanizm, bo to musi być precyzyjne, to musi być czujnik. I teraz widzę, patrzę, że odkształca się tkanka przy 5 newtonach. I teraz tą siłą, w ogóle mam zapisane, że to jest 5 newtonów, być może następnego dnia potrzeba 6 newtonów, odkształcam, mogę patrzeć, co się dzieje, robię, kładę pod mikroskop, patrzę, co się dzieje w tej tkance i to nie robi się manualnie w tego, to się markuje się, bo to manualnie to jest to, że ja to czuję i wyczuwam, jak się odkształca tkanka, przesuwam ją w jedną, w drugą stronę, a już w takich laboratoryjnych eksperymentach to już się robi bardziej urządzeniem zewnętrznym, żeby można było monitorować właśnie wszystkie parametry fizyczne i to, co się zmienia. Dlatego to jest żmudne, skomplikowane. Te szczury to mają ciężkie życie. No i teraz ktoś powie, a czy to jest aż tak ważne, żeby uśmiercać te szczury, żeby odkryć taką albo udowodnić tylko rzecz, jak się zmienia tkanka pod wpływem nacisku takim, a nie innym, w takim, a nie innym kierunku, albo to filozoficzne pytanie. Jest wiele osób, które powie, że to szkoda na to życia biednego szczura. Mm-hmm. No to jest... To szanuję. To jest częsty wątek, który wychodzi właśnie jak rozmawiam o badaniach na szczurach. Nie wiem w sumie, co sam o tym, to chyba po prostu tak jest i zawsze to będzie przesuwanie granicy w jedną albo w drugą stronę. Albo nie zrobimy jakichś badań, albo będziemy krzywdzić zwierzęta. Przynajmniej tego się nie robi już na ludziach, więc z naszej perspektywy trochę lepiej, natomiast z perspektywy moralnej dalej jest to trudne do określenia. Są te procedury, słowo humanitarne, słabo to brzmi, bo to dotyczy się zwierząt, no ale my to stosujemy, więc humanitarne, żeby, no są przepisy, są obwarowane przepisami, no to nie jest to, że to się męczy tego zwierzaka, no robi się tak, żeby go nie bolało, aczkolwiek wiele osób mi powie i tak go boli, że to jest, no już mówiąc w takim, teraz jak rozmawiamy w takim języku, ściema, że go nie boli. Nie wiem. No i to jest jakaś etyczna sprawa do rozważenia. Co chcemy odkryć, jak bardzo to będzie pożyteczne dla ludzi, czy możemy poświęcać zwierzęta w tym zakresie. No to są te kwestie. No ale chyba nikt nie zaprzeczy, że gdyby nie było badań na zwierzętach, to byśmy mocno mieli pod górkę, tak bardzo szeroko mówiąc, z medycyną. No i też pytanie, czy ludzie, którzy zgłaszają jakieś obiekcje co do tego, mają świadomość, jak aktualnie wyglądają badania we wszystkich obszarach medycyny i że tam jest mnóstwo badań na szczurach i że prawdopodobnie rzeczy, które oni w tym momencie używają i uwielbiają i bardzo pomogły zmienić ich życie bądź ich członków rodziny, to są rzeczy, które wyszły od badań na szczurach. Myślę, że tak. Znaczy to badania podstawowe muszą być. I będą, no. Nie da się zrobić procedury. Poza tym, jak robimy coś poważnego, no i nową metodę, już nie mówię o fizjoterapii, osteopatii, ale nową metodę leczniczą wprowadzamy, chirurgiczną, chcemy, nie wiem, tu mi przykład profesora Wszoły przychodzi na myśl, który wydrukował trzustkę i ją wszczepia, no nie szczurom, świniom, no musi gdzieś to, prawda, sprawdzić, bo no co ma od razu ludziom to robić? Chipy w mózgach wszczepiają też na początku, wszczepiają zwierzętom, no trzeba, później małpom. No więc no jest to pytanie. No. To i tak jest zaskakujące, że bo jak kiedyś rozmawiałem o szczurach, to mi powiedzieli, nie pamiętam już z kim o tym rozmawiałem, że kiedyś robiło się też badania na małpach i że uznali to za nieetyczne i wycofali małpy z możliwości badań i teraz się robi to na szczurach. A Neuralink rzeczywiście badają na małpach. Słyszałem, ale tu zupełnie nie znam tego tematu tak dogłębnie i nie ja potrafię się odnieść. Że... Jak ktoś mnie zweryfikuje, to zapraszam. Bo to się tak wydaje, że prawda, że no małpa jest tak używam tu tak, no ale taka człowiekokształtna i że to takie jest bliskie nam i że to takie nie, tak mi się, ale nie znam tematu w ogóle, nie zagłębiałem się w to, no chyba ja słyszałem
tylko o tych badaniach na szczurach, no właśnie świnie, no chyba w tym obrębie jest najwięcej badań. Z jakimi rzeczami najczęściej się do ciebie, może nie, to, nie tyle co z jakimi rzeczami, co jakie zaniedbania najczęściej prowadzą do tego, że ktoś u ciebie ląduje? Bo są takie rzeczy, gdzie ktoś funkcjonuje, coś go zaczyna boleć, coś zrobił, albo nie dba o coś i to są pewnie jakieś najczęstsze przyczyny, gdzie ktoś finalnie ląduje u ciebie. A to ja bym, wiesz co, powiedział tak, to nie ma, że ktoś nie dba o siebie. To znaczy, jak ktoś żyje, to nie ma możliwości, żeby nie miał bólu z narządu ruchu. Po prostu to jest konsekwent, nie ma takiej osoby. Ja nie mówię o sportowcu, no nie ma, nie można przeżyć życia bez bólu przeciążeniowego z narządu ruchu. Więc jak ktoś dba lub nie dba, to po prostu ma więcej lub mniej tych bóli. Mhm. I tylko taka będzie różnica. To są badania europejskie na populacji, myślę, że z kart medycznych, wielomilionowych populacji z Unii Europejskiej, chyba z 2018 rok. Około 80% dolegliwości bólowych z narządu ruchu to są zmiany przeciążeniowe. Czyli ktoś przesadził po prostu? Nie, żyje. Nie ma znaczenia. Jak ktoś po prostu funkcjonuje, to prędzej czy później będzie miał ból z narządu ruchu. Czyli jeśli ja dużo siedziałem przy komputerze, klikałem myszką, nie miałem podparcia pod łokieć i w pewnym momencie pojawił mi się ból w tym miejscu, to był ból przeciążeniowy od tego, że... Jak nie powstał nagle w urazie. Znaczy tylko 20% to są bóle... Upadłem, złamałem kość, naderwałem mięsień. To są 20%. Reszta 80% dolegliwości bólowych, to jest, które się rozwijają co najmniej kilkanaście tygodni, jak nie kilka miesięcy, a częściej, najczęściej kilkanaście miesięcy, lata. I tylko w ostatnim momencie boli. Są jakieś czynności, które się nakładają i w pewnym momencie zaczyna to boleć. Ale każdy będzie miał. To co ty mówisz, jak źle klikałeś, no to po prostu będziesz miał więcej tego bólu albo szybciej. Ale w ogóle i tak jakiś ból przeciążeniowy z narządu ruchu będziesz miał. Nie ma możliwości go nie mieć. Więc to, czy dbamy, czy nie, to tylko mówimy o skali i zakresie tego bólu. To bardzo ciekawe. Ja byłem przekonany, że jak już ląduję na jakiejś terapii, no to jest problem z tym, w jaki sposób ja funkcjonowałem i że nie dbałem o siebie odpowiednio. No, być może jakbyś dbał bardziej odpowiednio albo super odpowiednio, to byś był później lub ten ból byłby mniejszy. Mhm. Ale no nie ma możliwości przeżyć życia bez bólu, tak jak nie ma możliwości bycie sportowcem bez kontuzji. No, nie ma takiej możliwości. Chodzi o to, żeby to szybko wyłapywać i żeby nie trwały długo. Nie ma, żeby jakikolwiek sztab, no to jest w ogóle, jakikolwiek sztab medyczny by nie był, jak bardzo by nie objąć opieką sportowca, to się nie da. Dlatego też, jak to mówią, cecha dobrego planu, też planu treningowego, to jest labilność. Jednak trzeba to dostosowywać do aktualnych sytuacji i jak je się szybko wyłapie, to też może będzie okazja porozmawiania, no to jest dosyć szybka sprawa, bo to fizjologia o tym mówi, jak to wyłapiesz w fazie dysfunkcji, a nie już zmiany strukturalnej, no to jest dosyć szybsza sprawa. Co to znaczy dysfunkcja, fazja zmiany strukturalnej? No to są te etapy właśnie anatomiczno-fizjologiczne, czyli tkanka dysfunkcyjna, to jest w badaniu obrazowym nie widać jeszcze zmian struktury. Czyli robisz USG, rentgen, badanie MRI, nie widać zmiany struktury, a tkanka na przykład boli. No i to teraz można bardziej to właśnie manualnie zbadać, że w badaniu fizykalnym przez drażnienie, tak, podrażniasz ją, ona boli. No to jesteś pewien, że ona boli. Te receptory bólowe tej tkanki są już na tyle podrażnione, że one bolą, ale nie widać zmiany strukturalnej. Ale ona tam jest, tylko jej nie widać. Poczekaj, dobra, czyli teraz mamy, że nie ma zmiany strukturalnej, jest ból, pacjent czuje ból i ja go wywołuję przez drażnienie. I to jest dysfunkcja. Ale teraz jak pytasz mnie już tak bardzo anatomicznie, to tak, jakby teraz, czego nie wolno, nie zrobimy tego, bym zrobił biopsję tej tkanki i położył preparat tej tkanki pod mikroskop elektronowy, tak, to ja znajdę uszkodzenie komórek. No musi coś tam być uszkodzone, ale no
to nazywamy dalej dysfunkcją, że to jest tkanka dysfunkcyjna. Ona musi być uszkodzona w badaniu takim makroskopowym, czyli USG, rezonans, RTG. Jak tam jest ciągłość tkankowa, no to tkanka uważamy nie jest uszkodzona. Natomiast jak z niej jest ból w badaniu fizykalnym, no coś tam musi być, jakaś błona komórkowa musi być uszkodzona, zwłaszcza kiedy jest ciągły ból z tej tkanki. No ale nadal klasyfikujemy to jako dysfunkcję i wtedy jest dużo, dużo prościej to leczyć, niż już widzimy w USG, w rezonansie, w RTG, oczywiście tkankę kostną, jak już mamy zmianę. Dobra, ale ja ostatnio się dowiedziałem nowej rzeczy, która była dla mnie bardzo zdumiewająca. I ja mam problem z barkami, co ma, bardzo wiele osób ma z tym problem. I teraz dowiedziałem się, że mogę robić takie ćwiczenie, gdzie kładę łokieć na moim kolanie, siedząc, opierając się o ścianę i popuszczam mój nadgarstek w dół, blisko klatki piersiowej i podnoszę w górę. I mnie, jak trzymam sobie hantelek 2 kilo, robię tutaj, to mnie to boli. I fizjo, która mi to pokazywała, powiedziała, nie przejmuj się, to, że boli, to nie znaczy, że tam jest coś zepsute. To może być po prostu słaby mięsień. Ja byłem taki, jak to możliwe, że słaby mięsień mnie boli? Ja zawsze myślałem, że jeśli coś mnie boli, to mam coś zepsute. Uśmiechasz się. No, bo tak. Teraz jest to pewien spór, który nie powinien być sporem. Mhm. I to znowu ta polityczna sprawa. Nie, no to jest, tu żartuję, znowu nakręcam. Tak, no powiem kategorycznie. Znaczy ja nie znam mechanizmu fizjologicznego, który by uzasadniał, bo nie chcę recenzować i nie wolno etycznie kogoś powiem o tym wyjątku zaraz, który być może właśnie ta terapeutka, tylko nie chcę oceniać tej sytuacji, mówię tak ogólnie, dobrze? Dobra. Generalnie zasada jest taka, nie ćwiczymy w bólu. Jak jest ból, to przecież to jest naturalna sytuacja, gdzie po to mamy ból, i nocyreceptory, który mówi, informuje mózg, nie rób tego. To jest złe dla ciebie. No pain, no gain. Ale no pain, no gain, to mówimy o DOMS-ach. Delayed onset muscle soreness, czyli jak po treningu nie ma pain, czyli tego DOMS-ów, no to nie rośnie mięsień, bo nie rośnie. Ale dlatego nie wolno nagłówków. Trzeba wejść głęboko w treść. Bo po nagłówkach to robimy takie przekłamania, że... Czyli no pain, no gain jest o zakwasach? Nie o kwasie mlekowym, bo go nie ma 2 godziny po treningu, tylko o bólu potreningowym, czyli delayed onset muscle soreness. Tak, no to jest o tym. Jak po treningu siłowym nie ma pain, czyli nie ma DOMS, delayed onset muscle soreness, to nie przyrośnie ten mięsień, bo nie masz czego. No, po to idziesz na trening, żeby w takie mikrouszkodzenia wprowadzić w te DOMSy, żeby on z łatwością mógł to wyeliminować, się nadbudować. I wtedy rośnie. Jak nie ma DOMS-ów, to nie rośnie. Tak, to jest bardzo dobre powiedzenie, ale nie ten zły pain z uszkodzenia. Bo ten zły pain, który jest uszkodzeniem, no to fizjologicznie, no mózg mówi, nie rób tego, to jest złe dla ciebie. Ale to wtedy zakładamy, że zawsze można ufać naszemu mózgowi, o czym wiemy, że nie można. Ale to są wyjątki, że nie można. To trzeba umieć wyłapywać to, kiedy nie można. To jest życie, trzeba się nauczyć. No, można być mniej lub bardziej sprytnym i świadomym pewnych rzeczy. Ale wracając do tego tematu bólu, czy ćwiczyć w bólu. To jest rotator, tak? Tak. Tutaj to są... To jest dużo... Generalnie dobra, to powiem tak. No są wyjątki. I po prostu pewnie byłeś w tych wyjątkach. To znaczy, że ja mam 100% pewności, że nie uszkadzam sobie dalej tego mięśnia, bo jaką ty masz pewność, ćwicząc w bólu, że nie dokładasz sobie mikrouszkodzeń, znaczy tych złych uszkodzeń. I to jest całe, bo... Mi się wydaje, że na tym etapie zaawansowania treningowego, w którym jestem i mam na myśli doświadczenie, potrafię poczuć, gdzie coś mnie boli, ale jeszcze tego nie rozwalam i potrafię poczuć i odpuszczam zawsze wtedy, kiedy już czuję i mówię, dobra, tutaj to jest, wiem, że będę to czuł jutro i w taki nieprzyjemny sposób. No to jesteś wygrany i dlatego tak dostałeś i wtedy jest okej. Natomiast... Ale to nie są głupoty, które co powiedziałem, jest szansa, że potrafię to tak wyczuć? No... Czasami się pewnie pomylisz. Czyli to nieprawda. Czasami się możesz pomylić. No. Znaczy, stwarzasz sobie pole, wchodzisz na pole, w którym łatwiej się pomylić. Ja ci mówię, jak ja bym przyjął granicę, masz tak dobre ćwiczenie, żeby cię nie bolało, to stwarzam ci pole, w której się nie pomylę. Nie pomylisz.
a ty sobie wchodzisz na pole, w którym się łatwiej pomylić po prostu. Ale to przekładając to na trochę inny język, to jest trochę tak, jak masz na przykład jakiś lek i tam jest napisane, nie można więcej niż 3 tabletki, ale ty bierzesz 4, bo wiesz, że już testowałeś. No to nie wiem, czy aż tak bardzo, ale tak, no, lekiem sobie też można zaszkodzić. No, dobrym lekiem. Też ryzykuję, ale znając siebie mogę po prostu... Lekiem, który naprawdę działa, to rzeczywiście ma dużo przeciwwskazań, sobie można zaszkodzić. Lek, który działa na wszystko, to też nie ma przeciwwskazań, to też nie można sobie zaszkodzić, ale też nie działa. Ale to taka dygresja, a tak, no to wracając, bo to jest bardzo ciekawe, to znaczy, bo ruch to zdrowie. No po pierwsze na zdrowych tkankach i bez bólu. Koniecznie, bo nikt nie zdejmuje gipsu i nie idzie biegać na złamanej kości, bo ruch to zdrowie, prawda, bo ona się nie zrośnie. Nikt na naderwanym mięśniu nie idzie ćwiczyć, bo on się nie zrośnie. Ale rzeczywiście są pewne benefity z ruchu. Dlatego dostałeś to ćwiczenie, bo są benefity z ruchu. I teraz jak masz ten nieduży ból, ale będziesz miał pewność, że on nie uszkadza tkanki, no to wykorzystasz ten benefit z ruchu, czyli tam będzie mocniej przekrwiona ta tkanka, więcej endorfin, być może więcej hormonu wzrostu tkanki łącznej się wydzieli i to są te benefity, ale żeby te benefity, bo jak zaczniesz uszkadzać, no to strata będzie dużo większa niż ten benefit z wydzielenia tych hormonów i z tego ukrwienia. No tam zaczynasz chodzić po cienkim lodzie. No i jak to właśnie ktoś ma, świetnie to zdiagnozował, świetnie dobrał, ty to czujesz, to brawo ty. Natomiast jest to pole, gdzie się można bardzo pomylić, zwłaszcza, że jak nie ma oka terapeuty. Bo wielokrotnie, dyskutujemy to na kongresach wielokrotnie. Czy można w nieduży ból wejść, czy nie? Przy właśnie leczeniu tkanki łącznej i jest wiele szkół, że trzeba nawet. Bo właśnie jest ten benefit tych mechanizmów, o których powiedziałem. No tak. I też jest przecież inne stadium bólu, które odczuwam ja, inne stadium bólu, które inny będzie odczuwał przy takim samym zniszczeniu, tak? Bo ktoś jest bardziej wrażliwy. Więc teraz no to ciężko to porównać w ogóle, bo jak to porównać? No ale to jest rola terapeuty, żeby określić i jak wie WSG, jak bardzo zniszczona jest ta tkanka, że ona się nie nadrywa. Są jeszcze pewne cechy kliniczne. No oczywiście ja powiem, że jeżeli po treningu no troszkę robiłeś to w bólu, ale po treningu nie masz bólu, a w ogóle w perspektywie czasowej ci się to poprawia, no to jest okej. Okay. Oczywiście, ale mówię, jest to pole do większego ryzyka. Już jakbym tak bardzo chciał spotkać się w jakiś konsensus tych dwóch zderzeń spojrzenia fizjologicznego, bo ja zgadzam się, że są, bo mówi, słuchaj, ale są takie benefity tego ruchu, dlatego pozwól w ten jedynkę, dwójkę wejść. Ja mówię, okej, tylko wejście w jedynkę, dwójkę, bo jak ja zacznę, ten benefit będę miał, ale uszkodzę przy tym ruchu, no to strata z uszkodzenia jest tak duża, że ten benefit z tego hormonu wzrostu tkanki łącznej wydzielonego, no jest za mały do tych strat, które ja ponoszę. I tu się łatwo pomylić, ale dlatego ja jestem tu, i tutaj mogę być zwolennikiem jednak tego bezpieczniejszego podejścia, czyli taki wymyślić zakres ruchu i taki, żeby poruszać tą twoją, jeżeli mam, oczywiście wszystko rozmawiamy, bazowe taka czerwona linia, to nie możesz mieć uszkodzenia mechanicznego w badaniu USG, w jakimkolwiek obrazowym badaniu, bo jak masz rozerwany mięsień, to no dobra, to też może nim ruszać w zakresie bezbolesnym, z dużo szczegółów, ale generalnie musi być cały strukturalnie i wtedy ja wybieram bezpieczniejszą wersję. To tak ci, dobra, ruszaj, ale tak, żeby w trakcie ruchu i po nie było bólu. Ale teraz rozmawiamy, bo to jest perspektywa, którą ludzie, którzy pomagają, zawsze starają się przyjąć, czyli taką perspektywę, gdzie okej, dobra, większość osób nie będzie tego potrafiła zrobić, więc na wszelki wypadek nikomu tego nie będę mówił, bo więcej osób prawdopodobnie zrobi sobie krzywdę, niż będzie miało z tego benefity, więc to jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast dla osób bardziej zaawansowanych, profesjonalnych sportowców, raczej wchodzić w zakresy bólu pewnie i testować, znając swój organizm, patrząc... No nie, ja mam doświadczenie, to jak właśnie pytałeś, no to okej, nie odnalazłem, nie szukałem jakichś badań, ale tak, w moim doświadczeniu klinicznym, jak większość pacjentów, którzy pod kontrolą, bo się znają, wprowadza się w lekki ból, to potem mają ból potreningowy. Ale ćmiący w tym miejscu, w którym się wprowadzali w ból. Tak, ale ja też go miałem, ale mam wrażenie, że mi dzięki temu to właśnie przechodzi.
Więc to znowu ta druga korelacja. Jeżeli rzeczywiście, mimo tego, że jest w treningu ból, potem jest potreningowy ból, ale w perspektywie dni on potem łagodzi się po 2-3 dniach i w perspektywie tych 4-5 tygodni jesteśmy na plus, to jest dobre. Ale powstaje pytanie, a czy by nie było jeszcze lepszych efektów, jakby jednak robić ten sam podobny ruch, ale bez bólu w trakcie i po? I ja stawiam to pytanie, no dobrze, tylko czy w takim razie pacjentowi się nie poprawia pomimo wprowadzania w ból? Czyli jakbym robił to samo, podobnie, ale bez bólu, czy by nie było szybciej, lepiej? I to jest pytanie, ale tak jak mówię, to ja się mogę spotkać zawsze, jak już rozmawiamy o tych koncepcjach, to mogę się z tym spotkać po pierwsze, że jeżeli już pozwalam komuś właśnie, jak ktoś to umie i to czuje, wprowadzić się w tą jedynkę, dwójkę przy entezopatiach, przy tendinopatiach. Jedynka, dwójka bólowa. Bólowa w skali VAS, ale VAS to jest Visual Analog Scale, a my mówimy o ocenie bezwzrokowej, to już jest poplątane, no ale już tak się popularnie, że każdy w tej 10-stopniowej skali ocenia sobie ból, to też jest bardzo, może być błędna ocena, no ale już powiedzmy, tak już jakieś zaokrąglenia musimy przyjąć do rozmowy i w ogóle do życia. Więc jeżeli już ten minimalny ból jest, taki nieduży i jednak to się poprawia potem w czasie, no to okej, okay, no to jest to pewnie jest więcej korzyści niż tej utraty z tych może mikrouszkodzeń, ale po pierwsze musi się poprawiać w tym długim okresie czasu, i no i tyle. Natomiast ja wolę być bezpieczniejszy. A sam jak trenujesz, to jak wychodzisz kontuzję? To jest inny temat. Ale ja to robię świadomie. Ja wiem. Ja to robię świadomie i czasami trudno, chcę osiągnąć jakiś cel i to jest to, co jest krytykowane w sporcie, że no niszczę się, ale bo chcę, ale to ja robię, wiem, że będzie gorzej, ale muszę to zrobić. Nie, no już oczywiście unikam takich sytuacji, ale nie mówię, że się nie zdarzały. Ale już z perspektywy czasu wiem, że to się potem odkłada, kumuluje i to nie jest, to jest na chwilę. Że tak się cieszę z osiągniętego celu, że tam dobra, że mnie potem boli, jest gorzej, to trudno. No ale to się gdzieś nakłada, a tak jak mówiłem, ta nieśmiertelność, troszkę ta poprzeczka nieśmiertelności z wiekiem się obniża, co trzeba zauważyć co parę lat, więc no to już staram się aż tak nie robić, ale zdarzało się. Jeszcze jedno chcę zadać pytanie o ten mięsień w barku, bo to, co ja usłyszałem, to że ten ból może świadczyć o tym, że ten mięsień jest po prostu bardzo słaby. I jak mięsień jest bardzo słaby, to zdarza się, że on po prostu daje taki sygnał bólowy, a to nie znaczy, że tam się coś psuje, tylko po prostu, że jest słaby i sobie słabo radzi z tym ćwiczeniem. To było jakieś uogólnienie, wiesz, na potrzeby. Nie ma takich, ja nie znam takich badań, że jak mięsień jest słaby, to boli. Mięsień boli, bo są podrażniane nocyreceptory. A nocyreceptory nie są skorelowane z siłą mięśnia. Znaczy, ja rozumiem taką długą, rozumiem, co autor miał na myśli i taki skrót, no, bo nie będzie wykładów robił, jak ma ci szybko coś opowiedzieć. I to myślę, to był skrót myślowy taki, że jak jest słaby mięsień, to na przykład słabiej kontroluje daną pozycję w stawie, ten staw się przesuwa, bardziej go rozciąga, albo mięsień nie pracuje w dobrym torze, jest zgniatany inaczej, układ się inaczej, a to już odkształca go na tyle, że pobudza nocyreceptory. To tak, ale nie taka czysta korelacja, że jak jest słabszy, to boli. To był skrót myślowy na potrzeby, no bo używa się takich skrótów i też dlatego nie tak wszystko, każde słowo należy tak analizować, tylko znać ten rozbudowywać. Kontekst sytuacji, dokładnie. Myślę, że tak samo robią ci ludzie, którzy mówią, że mieli masaż, po prostu nie będą komuś... No, ktoś używał rąk, dotykał, to był masaż, no co? A co to było? Jak mówię, jak pamiętam te lata, mówię, panią, to nie był masaż. A to było tak, a co to było niby? Przecież pan mnie dotykał rękami, no i co? No i co powiesz? No tak, no. I teraz, to trzeba mieć teraz co najmniej 15 minut, żeby zacząć tłumaczyć. A ta osoba i tak wyjdzie i powie, masaż miałem. No i tak miał masaż, no. No i dobrze, no to lepiej zostać to, że tak, to był bardzo dobry masaż, no i tyle, no. Jeszcze jedna jest rzecz, która wyszła w twoim gabinecie u mnie, ale też poruszam to dlatego, bo myślę, że to jest popularny problem. Miałem rentgen odcinka piersiowego kręgosłupa i tutaj
miałem takie wzgrubienie. I zapytałem się, co to jest za wzgrubienie? Ty powiedziałeś, że to jest tkanka tłuszczowa. Ja mówię, co robi tkanka tłuszczowa na moim karku? Jakby co? To nie tam się powinna zbierać. I ty powiedziałeś, że to dlatego, bo mam złą posturę i powoli zaczyna mi się robić taki starczy garb. No to tutaj chyba też użyłem jakiegoś bardzo ogólnika, bo głównie to jest, tak to się nazywa, wdowi garb. Ja pewnie to bardzo uogólniam, bo na tyle to zrozumiałem. Bo z tą tkanką tłuszczową to ona nie tyle się tam gromadzi przez to, tylko tam się tak układają wszystkie tkanki, że ją bardziej widać. Natomiast tam się nie odkłada jakoś więcej tego tłuszczyku, czyli tkanki w powięzi powierzchownej czy głębokiej, gdzie tam się gromadzi ta tkanka tłuszczowa. To jest ułożenie tak zwane te skrzyżowanie, no to też jest kontestowane te pojęcie skrzyżowanie przednie, czyli chodzi o to, że tam się robi taka kifotyzacja, to znaczy zwiększa się wygięcie w przód kręgosłupa szyjnego. Bo ja tak chodzę właśnie, a tutaj z taką protrakcją tak głowy. Mhm. Właśnie, się wyprostować na tym krześle, o którym mieliśmy rozmawiać, a pogłębia się kifoza w tym górnym kręgosłupie piersiowym i taki efekt to daje ułożenia i to się gdzieś potem utrwala nawet już biomechanicznie w stawach międzykręgowych i na poziomie torebkowo-więzadłowym. Potem rzeczywiście się skracają mięśnie, pogrubiają, no bo inaczej są ułożone i to daje taki efekt wdowego garbu, ale nie ma tam mechanizmu jakiegoś fizjologicznego, żeby tam, bo ja tak do tego, żeby tam jakoś akurat w tym miejscu się więcej tej tkanki tłuszczowej odkładało. To ja to tak zrozumiałem. Bardziej to widać. No, ale co za różnica z mojej perspektywy? Jest tam więcej tłuszczu i... Z twojej nie, do terapii to już tak, bo jakby było tylko to był problem tłuszczu, to byśmy jakieś może cudowne zabiegi odtłuszczania robili, a to trzeba po prostu trochę odtworzyć biomechanikę, to znaczy uruchomić stawy kręgosłupa piersiowego, po prostu zmniejszyć to kifotyczne ustawienie, jeżeli jeszcze jest możliwość odtworzenia struktury. Co to znaczy? No bo torebki stawowe mogą na tyle zwłóknić, zwapnić, że już się nie da tego tworzyć. Ja w wieku 31 lat mogę mieć już taki etap? Może, ale myślę, że nie, ale oczywiście to jest w zależności jak długo trwa. Bo to teraz nie się wystraszyłem. Bo to nie zależy od wieku, tylko jak długo ten okres, jak długo ta pozycja już jest utrwalona. Czyli jest szansa, że ja już nic nie będę mógł z tym zrobić? Nie, no to nie wiem, musiałbym cię zbadać, nie pamiętam. Ale jest, może być taki przypadek? Jak już są, znaczy zawsze trochę można poprawić, tylko trzeba właśnie to ocenić, i to już manualnie na przykład, bo to, że zobaczę w USG, jak bardzo jest hiperechogoniczna torebka stawu międzykręgowego, no tak, w elastografii, ale też muszę zobaczyć manualnie, jaki jest opór końcowy, to znaczy, czy to jest twardy, czy jeszcze jest elastyczny opór. I ja wtedy wiem, też czuję, jak ta terapia może pójść, bo ja muszę odtworzyć ruchomość w stawach międzykręgowych, żeby potem nawet jak, bo nie od mięśni zaczynamy, bo mięśnie nie będą rozrywały stawów. Jeżeli to już jest etap strukturalny, to najpierw najtwardszą tkankę w tym regionie, więc torebka, więzadła. Jak uruchomimy... Co boli bardzo. No ten zabieg, ale to jest ból nie taki typowy, to jest ból taki, jak to pacjenci mówią, dobry ból, taki przyjemny, że tam mocno ktoś uciska, ale to też, żeby robić zabieg strukturalny właśnie taki, już gdzieś tam w ból wchodzić, no to ja muszę wiedzieć, że tam nie ma uszkodzeń strukturalnych. To jest kolejne tam przeciwwskazanie. I najpierw, jak odtworzymy tą ruchomość w tych stawach, no to potem też się zajmujemy ogólnie mięśniami, żeby dopasować już potem, odtworzyć tak jak te napięcia i spoczynkowe napięcie, i prawidłową siłę, i prawidłowy zakres, długość tych mięśni do tego, żeby potem już ładnie utrzymywały to, co odzyskamy z mobilizacji stawów. Ale tak tam się po prostu troszkę trzeba zająć tym kręgosłupem. A tkanka tłuszczowa to po prostu tak to wygląda. Ona się będzie robiła coraz większa, ta ilość tej tkanki tłuszczowej. Nie, ona się nie będzie robiła większa. Będzie się pogłębiały krzywizny kręgosłupa i to będzie bardziej widoczne. O, to jest bardziej widoczne, bo się pogłębiają te krzywizny kręgosłupa, już tak mówiąc. I gdzieś być może też inaczej się mięśnie układają i wtedy to bardziej widać, ale nie to, że tam więcej tkanki tłuszczowej jest. Czyli żeby to naprawić, trzeba chodzić i na fizjoterapię i pewnie trenować na siłowni, bądź chociaż w domu robić jakieś ćwiczenia gdzieś tam wyciskanie. Najpierw trzeba w odtwarzaniu zmian. Ja mówię fizjoterapia z przyzwyczajenia, ale to... No. Tak, strukturalnych trzeba najpierw tak odtworzyć jakąkolwiek ruchomość w tych stawach, a potem utrzymać tą ruchomość poprzez utrzymanie
odtworzenie prawidłowego napięcia spoczynkowego mięśnia, a potem sensomotoryki, a dopiero potem siły mięśniowej. Sensomotoryki to jeszcze umiejętność mózgu bez udziału twojej świadomości, żeby umiała napinać dobrze te grupy mięśniowe, a dopiero potem siła mięśniowa. I taka jest proces odtwarzania utraconych zakresów ruchu. Gdziekolwiek. Sensomotoryka to są jakieś takie nawyki, które sobie zaczynają się wgrywać i już po prostu nie trzeba o tym myśleć? Tak, i to najpopularniej, najpopularniejsze wytłumaczenie to jest odtworzenie na tych wszystkich chwiejnych platformach balansowych, żeby nie tylko, żebyś umiał, nie wiem, dźwignąć barkami 100 kilo, ale żebyś umiał utrzymać na ruchomej taśmie jakiś ciężar nieruchomo, żeby mózg umiał włączać, wyłączać różne grupy mięśniowe, a dopiero potem siła mięśniowa. Czyli odtwarzamy najpierw zakres ruchu w aparacie torebkowo-więzadłowym, potem spoczynkowe napięcie mięśni, potem długość mięśni, ta maksymalna, a potem sensomotoryka, a potem siła mięśniowa. Długo coś takiego trwa? No to jest proces długo, w zależności od stanu wyjściowego i od możliwości, to się ocenia, no bo jak już jest zwapniałe torebki, no to też to jest ten proces, to się w ogóle nie rusza, nie mobilizuje się, jak mamy właśnie w rentgenie widzimy mosty kostne albo zwapniałe torebki, to nie wolno nawet robić terapii. Jak jeszcze nie ma zwapnień, to oczywiście to jest mniej lub więcej odzyskujemy i to jest proces, nie wiem jak długo, to są... A minimalnie? Znaczy raz na 5 tygodni musi być poprawa. To Czyli standardowo, tak jak zaczynaliśmy rozmowę. No bo tyle trwa jakakolwiek przebudowa tkanki łącznej, żeby zobaczyć efekt kliniczny, no to musi być te 4-5 tygodni. No jak ma złamaną kość i jest leczona w opatrunku gipsowym, w unieruchomieniu, to też 4-5 tygodni średnio. To jest ten okres podstawowy przebudowy tkanki łącznej. A jak pytasz się mnie, jak wszystko robimy i możemy dojść do pewnego etapu X, różny dla każdego, bo różny jest początek, to w rok półtora dochodzimy do tego. To jest tyle pracy. No tyle, rok półtora, jak posuwamy się do przodu, no to nie... No wyobraź sobie, że trzeba resorpcję tego jonu wapnia zrobić, potem wyprodukować nowe włókna kolagenowe, wbudować w torebkę, bo wymienić. Przecież to jest proces wielotygodniowy, miesięczny. Tego się nie da na szybko zrobić, że no może te wszystkie manipulacje, które się robi, no to w tym zakresie, w którym odblokowuje się tak jakby staw, który jest zablokowany mechanicznie, ale on to nie ma tam w tym zabiegu przebudowy natychmiast torebki, więzadeł, tkanki łącznej. No, przebudowa to jest proces. I to jest powinni robić ludzie, którzy siedzą dużo przy komputerze i mają cały czas głowę w monitorze, bo to każdego będzie dopadało prędzej czy później. No, jak długo siedzisz, to jest twoja praca, no to tak. Znaczy, jakby to równoważyć codziennym ruchem, to nie. No ale to by trzeba było to równoważyć. Ja to równoważę codziennym ruchem. Może nie codziennym, ale chodzę 5 razy w tygodniu teraz na siłownię i nic się nie zmienia. Zupełnie nic. Odpowiednim codziennym ruchem. A nie do bólu. Odpowiednim. No to jeszcze musi być, jak jest taki przykład, że wiesz, listonosz chodzi całe życie, a mistrzem świata w chodzie nie zostanie. Więc można trenować, ale jak to nie będzie ukierunkowane, specyficzne, jakby twoim antidotum na tę pozycję w siedzeniu, w tym ruchu nie będziesz miał tego antidotum, no to też rzeczywiście to nic się nie zadzieje. Ale ostatnio słyszałem ciekawą tezę, że to, że ktoś siedzi tak o, to jest też pozycja odpoczynku. Że to nie jest tak, że jestem po prostu zgarbiony i nie wiem, mam złą posturę i nigdy się tak nie powinno, tylko człowiek tak, luźne mięśnie są w tym momencie, że to też nie jest... No ja to tak, jak uczę dzieci prawidłowej postawy albo dorosłych, gdzie trzeba, no to teraz pokażę, jak powiem, że trzeba się i o ile są uruchomione stawy, bo jak nie ma, no to nie może takiej pozycji, ale jak proszę tak siedzieć, no ja nie będę teraz siedział 2 godziny tak, więc mówię, daję łagodniejszą wersję. Na każdą minutę 45 sekund siedzisz tak, a 15 sekund tak. Tylko pamiętaj o tym i wystarczy. Ja sobie odpoczywam. I to już jest do zrobienia, że ja przyjmuję, jak się zmęczę, to sobie puszczam, ale wiem, że za jakiś czas muszę wrócić. I to jest akceptowalne nawet przez dzieciaki. Dać, nie mówić ciągle, krzyczeć, wyprostuj się, jak się ktoś puści ramiona, mówiłem ci, wyprostuj się. To się nie da tak. No, trzeba pozwolić odpocząć. Być może z czasem na tyle się sensomotoryka i
też siła, ale sensomotoryka zmieni, że to będzie, ale też uruchomią się stawy, że to będzie na tyle łatwe dla mięśni, że nie będzie trzeba puszczać i odpoczywać. Aha, bo ja myślałem, że to do końca życia trzeba te 15 sekund i 45, czyli to się rozbudowuje. Nie, i... no to jest tak, niektórzy naturalnie chodzą prosto, rzadko się zdarza. Powinni ich opodatkować. Rzadko się zdarza, ale to jest, a niektórzy weź się wyprostuj, dobra, siedzę, o Jezus, nie mam siły, dobra, puszczam. To jest uzależnione od tego, jak masz elastyczny aparat torebkowo-więzadłowy. Jak tam jest luz, no to mięśnie mają mniejszy koszt energetyczny, żeby tak to trzymać. Jak tam masz twardziej, ciaśniej, no to jest większy koszt, żeby przełamywać te opory torebek stawowych i już ci się nie chce, bo już jesteś zmęczony i psychicznie puszczasz. Im większy tam jest luz w stawach, tym łatwiej po prostu to trzymać. Mieliśmy porozmawiać o aktywnym siedzeniu. Jak już rozmawiamy o posturze, wspomniałeś o moich krzesłach, które sobie sprawiłem nowe i wspominałem ci o tym, że one są zbudowane w ten sposób dlatego, żeby wspierać aktywne siedzenie. I powiedziałeś, że przy aktywnym siedzeniu jest trochę do powiedzenia, więc możemy odpalić ten wątek. Zauważyłem od razu, tam dobrze pasują pod odcinek lędźwiowy, bo ma być podparty. To jest najważniejsze. To tak. Przede wszystkim, żeby aktywne siedzenie, czyli siedzenie na przykład takie w tym już najmocniej posuniętym poziomie, no to jest było to siedzenie na piłce. To się nie sprawdziło. Nie sprawdziło, bo ludzie tego nie robili, czy nie działało tak, jak powinno? Bo ile możesz siedzieć na piłce? No nie da się w tych, to były takie zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych, takie open space'y w biurach, w korporacjach, gdzie wszyscy na tych piłkach siedzieli. No tego nie ma, bo no nie da się, to jest tak psychicznie nie do wytrzymania, nie da się siedzieć 5-8 godzin na piłce. No i nie ma podparcia pod łokieć. Nie ma podparcia, no ale niby można byłoby właśnie elegancko siedzieć. No nie da się tak, to było zbyt ambitne, zbyt od razu wszystko. Po pierwsze, żeby zmieniać pozycję, to trzeba mieć ruchomość w tych stawach. Więc, ale powiedzmy, że no to jest jakiś, jesteśmy na tym etapie, że tam jeszcze mamy tą ruchomość i że zdrowe siedzenie, no to zdrowe siedzenie, fizjologiczne spory. Czy podparty odcinek i puszczamy mięśnie, czy bez podparcia i sami trzymamy. I jak zwykle chyba uczy życie i ta fizjologia cała, że i tak, i tak. Dlatego jak jest krzesło, które ma podparcie, że ja mogę się oprzeć, mogę tak zmienić pozycję, a mogę też sobie odsunąć kręgosłup i się chyba będzie najlepsze, a zmienność pozycji jest dobra, gdy ona jest w pełni zmienna, bo zmienność pozycja w taki, że ja siedzę na piłce i ja mogę tylko zmieniać, ale w ruchu czynnym, no to nie jest pełna zmienność, bo zmienność to jest też taka, że ja mogę puścić mięśnie. Wtedy wisi na więzadłach, to żeby ich, tych więzadeł nie uszkadzać zbyt długo, no to musi być podparte. Mhm. Ja mogę puścić luźno i wtedy mi jest przyjemnie, ale musi być podparty kręgosłup. Bo nie mogę się puścić luźno tak, no bo wtedy jest źle. Więc zmienność pełna, czyli zmienność i w ruchu, że ja sobie zmieniam, ale jak mam dosyć, to ja mogę puścić mięśnie, to też jest zmienność, ale wtedy muszą być podparte. Wszystko i ta różnorodność zawsze się w życiu broni, ale pełna różnorodność, bo to jest właśnie ta pułapka, że tutaj dawaliśmy różnorodność, bo przecież słuchaj, to jest takie różnorodne, na piłce masz wszystkie pozycje, ale wszystkie w ciągłym napięciu i stabilizacji, a nie było tej pełnej różnorodności, że ja mogę puścić zupełnie luźno. To jest trochę tak jak biurko stojące, też jakby cała idea jest tak, żeby sobie stanąć na jakiś czas, a później siedzieć, no bo też nie da się stać cały dzień przy biurku, bo nogi ci wysiądą. No, to nie jest takie, że mam biurko regulowane, podwyższę sobie, bo ja nie mogę siedzieć. Nie, jak jest dobrze, jak dobrze siedzimy z dobrym podparciem, to musi być, znaczy większą pozytywną cechą jest ta zmienność, ale zmienność właśnie, że i dynamicznie zmieniam pozycję i mogę prawidłowo rozluźnić mięśnie. Niech sobie kręgosłup, bo on teraz jest rozluźniony zupełnie, to znaczy, że i mięśnie, i więzadła. Mhm. Jakbym nie miał podparcia, bym puścił luźno tak, no to wisi na więzadłach, no to już jest źle, no bo to będzie jednak powodowało przeciążenia. A jak jest z nogami na stole? Można trzymać nogi na stole, czy z twojej perspektywy to nie ma żadnego mówić? Ja czytałem jedno. Mówisz o wychowaniu, o dobrym obyczajach? Ale to jak tego nie ma. Ja czytałem, że jeśli położy się nogi na stole, być może to była bzdura, ale też czytałem, to obniża się ciśnienie, obniża się tętno, więc to teoretycznie uspokaja.
No to być, nie znam takich badań, ale jeżeli tak jest, to pewnie dla serca dobrze, ale dla narządu ruchu niekoniecznie. No, zazwyczaj jest, nie zawsze się koreluje. To tutaj też pójdę w taki przykład, jak mówimy, że wysiłek 3 razy w tygodniu po godzinie, w tętnie jakimś, już też powinienem to wiedzieć, no bo to ja trochę więcej ruszam się niż tyle, no to też jest zdrowe, ale to niekoniecznie dla narządu ruchu. Musimy być to jest zdrowe dla serca, a dla narządu ruchu, dla niektórych już może być to złe. Więc jak pytasz mnie znowu o tą pozycję, no to pewnie, jeżeli tak jest i się obniża, no to pewnie zdrowe jest dla układu sercowo-naczyniowego, ale czy dla narządu ruchu, to bym miał tam wiele zastrzeżeń. Zastanawiam się w takim razie, skąd jest u nas intencja do robienia takich rzeczy, które są dla nas niezdrowe w kontekście takim fizycznym. Jakby, jeśli to jest dla mnie niezdrowe, to mój organizm nie powinien tego wyłapywać i wiedzieć to z jakiegoś powodu? W tym, bazując na tym przykładzie, tylko to jest moja intuicja, jak wytłumaczenie tego. No bo mamy, jak powiedziałem, że to jest złe dla narządu ruchu, a dobre dla serca. Tak to skrótowo nazwijmy. To może ta potrzeba odciążenia serca jest tak ważniejsza teraz, bo mamy taką przewagę złego serca nad narządem ruchu, że organizm w ogóle nie wyłapuje, że to jest złe dla narządu ruchu, bo tam jest może dużo lepszy stan. To jest taka moja pierwsza hipoteza. Pewnie można byłoby z tym długo dyskutować. No i myślę, że tak. Sprawdzam to właśnie sobie. Sitting relaxed above the level of the heart allows the entire body to regenerate. Czyli teoretycznie to wpływa rzeczywiście na to, że człowiek po prostu się regeneruje, odpoczywa. No, to być może układ nerwowy, układ krwionośny, tak, a dla narządu ruchu nie, ale może robiono to właśnie. To teraz trzeba była ta analiza, jak dobierano grupę badaną, no. I może to byli zdrowi, nieboleśni ochoty, bez bólu ochotnicy, a tylko na przykład właśnie z problemami serca, albo no, to by trzeba było zobaczyć i wtedy mają, wiesz, bo mamy różne układy i jedne są w lepszym stanie, drugie w gorszym i tak sobie myślę, że po prostu poszukujemy, żeby odciążyć ten najsłabszy element, a o tamte się nie martwimy i mózg też nie daje nam jakiegoś feedbacku od razu. A to jest taka moja hipoteza mocno robocza na szybko. Tak, bo ja się nad tym zastanawiałem, byłem zafascynowany tym, bo zawsze mi się wydawało, że zatrzymanie nóg na stole to jest jakieś takie burowato szefostwo, coś tam, a jak się przeczytałem, że to ma takie realne fizjologiczne zastosowanie, to sobie pomyślałem, okej, dobra. Czy to nie jest po prostu chamstwo? Słuchaj, ale to trzeba brać pełny kontekst. No tak jak mówią, że lampka wina jest zdrowa, bo, prawda, na serce. No. I ktoś daje przykład, zobacz, mamy tu statystyki z badań we Francji, że tam jest najmniej zawałów serca, ale jest najwięcej marskości wątroby. No. Dlatego trzeba szerszy kontekst patrzeć, no bo pewnie może tak, może to, nie, tutaj nie chcę, może to na pewno jest dobre, a w ogóle alkohol jest zły. Natomiast to jest taki przykład, który jest bardzo często podawany, żeby bardzo szeroko, bo nawet jakby to paradoksalnie kogoś zaskoczyć, że ta lampka wina nawet rzeczywiście może lepiej działa na krążenie wieńcowe w sercu, no to na pewno nie na wątrobę, więc na pewno szkodzi. Trzeba szeroko patrzeć. Więc być może tam w tych badaniach na ten układ krwionośny to działa pozytywnie, ale na narząd ruchu niekoniecznie. Szukasz aktualnie kogoś do siebie, do kliniki? Ja mam pełny skład. I jak potrzebuję, to jest długi proces. Ja proponuję i to jest tak długi proces, że muszę tak... Czyli ty wychodzisz do konkretnej osoby? Tak. Nie daje ogłoszeń i jeśli to nie jest ktoś, kogo ja wychowałem, przeszedł u mnie nauki na studiach, że go znam 5, 6, 7 lat, no to jest proces roku, dwóch. Wprowadzania, że ja, no to trwa, więc te takie decyzje się podejmuje z dużym wyprzedzeniem, planowaniem, więc to nie jest tak, że nagle wpadam na myśl, że poszukuję.
Czyli nie ma, nie bardzo przyjmujesz taką perspektywę, że być może ktoś tam gdzieś się znajduje, o kim po prostu nie wiesz, a jest genialny. A przyjmuję. Przyjmuję, ale to te genialne osoby, no to mógłbym, ale nie aż tak, znaczy nie, no w sumie to tak ostatnio było. ale już mam, tak. Czyli znaczy, zgłosiła się jakaś genialna osoba? Też razem żeśmy się spotkali i to parę osób, a też wszystkie są genialne. Natomiast niektóre swój geniusz wypracowały same, a niektóre miały potencjał i trochę pomogłem. Tak, no kiedyś, bo ja tak powiedziałem, jak kiedyś było, ale teraz ostatnio rzeczywiście to musiałem troszkę się spotkać z tym, żeby jednak zaproponować u osobie, już tak zostawmy z tym genialnym, w bardzo dobrej, którą ja uważam za dobrą zawodowo. Mhm. Jakie masz plany na przyszłość w takim razie? Co ty coś chcesz robić albo z kliniką, albo sportowo, albo naukowo? Naukowo już trochę powiedziałeś, więc... Naukowo mam takie skryte, a takie mniej też powiedziałem, ale one oczywiście się gdzieś tam będą, mam nadzieję, kierunkować pod te bardziej skryte. Na to trzeba mieć czas i środki. Zobaczymy, jak będą granty i jak będzie to finansowane. Sportowo to też wiadomo, że chciałbym jak najwięcej. Co to znaczy chciałbyś jak najwięcej? No pewnie na te wymarzone gamesy kiedyś bym chciał się dostać. Jeszcze mam tyle kategorii. Jeszcze jest 70+, to ty w takim razie mogę. Na tych treningach musisz się strasznie katować. Jeśli chcesz jechać na zawody crossfitowe, to tam nie ma odpuszczania. Tam jest... Nie ma. To jest... Trzeba, no. W życiu też, poza tym treningowo, ludzie się też katują, więc to daje potem dużo przyjemności. Chwilę bólu, a potem jest dużo przyjemności. Nie gryzie cię to czasami z twoim zawodem, jak widzisz, co robisz i myślisz sobie... A to jest zdrowe. Znaczy to jak to robisz z głodu, to nie jest niezdrowe. Znaczy to jest o fajny temat. To, żeby w ogóle podnosić swój poziom zdrowia też ogólny, już nie tylko sportowy, no to trzeba się przekraczać granice, tylko w odpowiedni sposób, no nie z głową, bez ego, nie, no ścigając się z kimś możemy przekraczać te granice. Jak się ścigasz z własnym sobą, to ich nie przekraczasz. No i to jest takie też te crossfitowe motto, żeby być tam każdego dnia lepszym od samego siebie. Takie. Jak się ścigasz z samym sobą, to nie przekraczasz swoich granic? Nie. O, głupot nie robisz. Jak się z kim ścigasz, okay, to przekraczasz, bo tam ego wchodzi. Mm-hmm. A jak się tam ścigasz z samym sobą, to nie. To tam masz stopery. To nie zrobisz jakiegoś głupstwa, które cię uszkodzi. A przekraczanie granic, to w sporcie w ogóle i w zdrowiu, no to trzeba, żeby pójść wyżej, no to trzeba przełamywać granice. Takie w dobrym słowa tego znaczeniu. No. Te fizjologiczne, ale bez uszkodzeń. Chcę cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, o ból, nad którą się dużo zastanawiam i ostatnio zacząłem trochę przekraczać swoje granice i zrobiłem sobie krzywdę oczywiście, więc zastanawiam się, czy przypadkiem nie zwariowałem. Bo mogłeś ścigać się z sobą, ale mieć w myślach kogoś. Nie, bo generalnie jest tak. Ja mam tendencję do kontuzji, więc uwagi na to, że mam tendencję do kontuzji i często mnie coś boli, to nie przesadzam. Jak tylko czuję ten ból taki, który wiem, że może prowadzić do kontuzji, to odpuszczam trenowanie danej partii albo odpuszczam dane ćwiczenie i zmieniam ćwiczenie tak, żeby mnie nie bolało. Ale teraz, jak trenuję z ludźmi, którzy są kulturystami, to oni mówią, że czasami jak ćwiczą, i załóżmy, weźmy na przykład biceps, i ćwiczą biceps, to oni to ćwiczą do takiego momentu, że ich to piecze podczas ćwiczenia, boli, jest na maksa gorąco. I oni mówią, że to jest odpowiednie zmęczenie tego mięśnia i że tak się powinno. Ja mówię, ja nigdy do takiego etapu nie dochodzę i zadałem sobie pytanie, czy ja całe życie źle ćwiczyłem, bo nie dochodziłem do takiego bólu, więc stwierdziłem, dobra, testuję. No i zrobiłem raz taki biceps, odpuściłem w miarę wcześniej, bo chcę tam wchodzić stopniowo, piecze, jest gorąco w całym mięśniu, takie bardzo dziwne uczucie, nie wiem, czy to tak powinno być, po czym zacząłem robić w ten sposób też łydki, bo stwierdziłem, że będę wrzucał ostatnią serię w ostatnim ćwiczeniu. I robię tak łydki, zrobiłem raz, mówię sobie, dobra, już jest daleko, więc nie odpuszczam, na następnym treningu poszedłem jeszcze dalej, przestałem ćwiczyć,
ogromny gorąc w tym mięśniu, śródstopnie mnie po prostu boli, tak na maksa, tak, że już nie mogę ruszyć bardziej do góry, to dopiero wtedy odpuszczam. No i oczywiście sobie rozwaliłem śródstopie. I teraz jak schodzę po schodach, to mnie boli. Więc teraz pytanie, czy zwariowałem i nie powinienem tak robić, czy jeszcze domyślam się, jaka będzie odpowiedź. Nie, to jest nie. Zaskoczę cię. Myślę, że mówisz o bólu ischemicznym. Mhm. Tutaj trzeba by też właśnie tak, jak się czuję, to ustalić, jaki to jest rodzaj bólu. I to doprowadzenie się do bólu ischemicznego, palenia, pieczenia, które jest nieprzyjemne, więc jest bólem, jest dobre po podnoszeniu wytrzymałości. Czy do budowania masy mięśniowej, tu nie chciałbym wchodzić w nauki wychowania fizycznego i trenerskie, bo myślę, że są lepsze metody, znaczy na pewno wiem, że są lepsze. Tutaj, ale ten rodzaj wysiłku, który dochodzisz do inhibicji, do ischemii, do bólu z niedokrwienia, na pewno poprawia wydolność. Przy tym wszystkim po prostu gdzieś przekroczyłeś granicę mechaniczną tkanki, natomiast... Ale jak ją tam wyczuć? To jest już taki wysiłek. Ale to jest know-how, to jest właśnie, to tak się buduje mistrzostwo, żeby dochodzić do granicy, przekraczać, nie uszkadzać się i iść dalej. Żeby iść na maksa, ale nie uszkadzać się. To jest to know-how. Od kiedy istnieją szkoły trenerskie, to jest największe, żeby tak rozpoznać zawodnika, żeby umieć pocisnąć go na maksa, ale w takim sensie, żeby go jeszcze nie uszkodzić. Ale żeby nie robić na 70%, jak można na 90, albo 100, albo 99. Mhm. Żeby nie wejść w to uszkodzenie, ale być blisko. Żeby jak najmniej. Więc myślę, że ty się doprowadzałeś do bólu ischemicznego, tylko gdzieś tam była przekroczona bariera i się uszkodziła struktura, natomiast ten ból ischemiczny, tak, się często wprowadzamy, bo to poprawia fizjologię, ukrwienie poprawia danej tkanki, ten mięsień jest bardziej wydolny wytrzymałościowo, natomiast do budowania masy mięśniowej to są pewnie lepsze i do przyrostu masy mięśniowej pewnie lepsze systemy niż wprowadzanie się w tą ischemię. Ja właśnie wychodziłem od badania ze źródła, oczywiście go nie czytałem, bo nie jestem osobą od czytania badań, ale staram się obserwować ludzi, którzy czytają i to udostępnił gościu, który jest według mnie sprawdzony i wysłał mi go inny sprawdzony człowiek i powiedział, że według badań, jeśli się wprowadza w taki stan, to hipertrofia tam jest o 43% większa. To jeżeli są takie badania, to fajnie, że ten doprowadzanie się do ischemii daje, bo na pewno jak się doprowadzasz do ischemii, tego bólu ischemicznego, to jest bardzo duży wyrzut hormonu wzrostu tkanki łącznej. Tego, co powoduje też przyrost. No ale to ja nie znam, nie wszystko śledzę, to fajnie, to właśnie, jak są takie badania i one są teraz, sprawdzisz, prawda, metaanalizy, wszystko, to się zmienia ta wiedza, włączasz pewnie nie tylko w ten taki bodybuilding, gdzie taki był typowy na przyrost masy mięśniowej, tylko to też włączasz i okej. Okay. Czyli ty u siebie doprowadzasz się do takiego stanu, że rzeczywiście, bo to palenie jest dla mnie kompletnie nowym uczuciem. To jest coś, czego wcześniej unikałem właśnie z uwagi na to, co się wydarzyło. Wprowadzam się, wolałbym, żeby to było później występowało, bo tutaj też widzisz, jak masz wydolne mięśnie. Wolałbym, żeby czasami jak robisz strastery, żeby takie palenie było przy 50 niż przy 11. Ale tak, i tam trzeba przechodzić to teraz, kiedy się uszkodzić, kiedy nie uszkodzić, Zazwyczaj w tym bólu ischemicznym raczej się nie powinieneś uszkadzać, bo tam... Dla mnie to nie ma sensu właśnie, bo jak jesteś już taki, bo przede wszystkim samo to, jak człowiek wygląda, jak już jest w tym bólu ischemicznym, to nie wygląda na osobę, która ma pełną kontrolę nad tym, czy ona się na pewno nie uszkodzi, czy nie, tylko to jest już taki trochę wyrzut wręcz adrenaliny, że po prostu ładujesz na maksa. No tak, ale tam pewnie robisz przyruchy, szarpiesz tą ręką, bo mięsień jest słabszy, próbujesz jakiś przyruch zrobić. To pewnie jakby to było z głową robione, że zachowaj prawidłowy kierunek ruchu, tor ruchu, zakres ruchu, mimo że jest mięsień zmęczony, albo już go nie zrób, jak nie jesteś w stanie wykonać poprawnie, to pewnie byłoby w porządku. A jak chcesz, już jest pali, jest ten ból ischemiczny, a ty chcesz zrobić ruch, więc jakiś tam szarpniesz barkiem, zrobisz przyruch, to pewnie wtedy się uszkadza. Ja myślałem, że o tym, zawsze myślałem, że o tym jest no pain, no gain, że tam trzeba dochodzić. To jest bardzo ciekawe, to wielokrotnie tłumaczę. No pain, no gain, jasna sprawa. Nie ma przyrostu masy mięśniowej bez bólu, ale bólu potreningowy,
no jak chcesz tą ischemię i wiemy, że to działa i tą hipertrofię poprawia, no okej, wprowadzajmy, ale niech to będzie właśnie pod kontrolą ten ból ischemiczny. Natomiast to chodzi o DOMS-y, Delayed Onset Muscle Soreness, a teraz wiemy, że też Delayed Onset Soft Tissue Soreness, czyli też taki ból z tkanki łącznej, bo tam też są te mikrouszkodzenia. I one są nawet ważniejsze dla potem kontuzji niż ten, niż te DOMS-y. No, samemu nie ma, nie jesteśmy w stanie rozróżnić tego bólu, to tylko w elastografii widać, czy te zmiany hipoechogeniczne są bardziej na śródmięsnych, czy bardziej w samym czerwonym mięsku. I tyle, i to jest ten ból. I to tak, i teraz są badania, no najlepiej jakby to trwało w zależności od wytrenowania do 36 godzin, 48 najdalej powinien ten ból ustąpić. Ten pain, żeby był gain. Bo jak ten pain nie ustępuje po 48 czy więcej godzinach, to on już jest nie ten zdrowy do gain, tylko on jest ten raczej patologiczny, który już uszkodził tkankę i tam będzie z tego kontuzja i raczej uniemożliwi kolejny trening. A właśnie balansowanie w tej barierze, żeby to był tak uszkodzić mięsień, żeby ten ból był 36 godzin po treningu, a potem już nie, no to jest to mistrzostwo. I dalej potem wchodzisz z kolejnym treningiem i tak. I to kulturyści chyba, no już tak, kiedyś tak się uważało, teraz już bo oczywiście wszyscy zawodnicy, którzy budują, zależy im na tylko budowaniu wyglądu mięśnia, bo nie rozmawiamy teraz o innych cechach. Też siły maksymalne i wydolności to są zupełnie inne treningi. To on wtedy wcale tak nie przerasta. Czyli znaczyłoby to, że doszedłem do nowego levelu treningowego, który muszę wyeksplorować, się nauczyć, jak go obsługiwać. No trzeba metodą prób i błędów, trzeba się poznać. Trener też musi poznać to. Ten ból potreningowy taki bezpieczny to w ogóle 24 godziny, żeby się tam nie zbliżać, jak się nie chce jakoś wyczynowo trenować i tam się nie chce w Arnold Classic startować, to myślę, że 24 godziny ten ból potreningowy jest bezpieczny. No, tak. Super, bardzo fajnie, że o tym pogadaliśmy, bo byłem ciekawy twojej perspektywy na to właśnie takiej, gdzie masz duże doświadczenie na pracy z bólem, więc to dla mnie bardzo pomocne. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, super się rozmawiało. Super, bardzo dziękuję, szybko minął czas. Bardzo szybko, ja właśnie rzadko mam tak, że nagle patrzę na zegarek i widzę już 2 godziny, więc naprawdę szybko minął. Bardzo miło. Dzięki. Dzięki. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdyby ktoś chciał szukać, albo kliniki, albo ciebie. Ja jestem właścicielem kliniki Rehapunkt, mamy 3 kliniki, pierwsza w Piastowie, to już jest prawie 20 rok, druga od 9 lat na Żoliborzu, a trzecia od miesiąca na Ursynowie. I Instagram albo Facebook? Tak, Instagram, Facebook, hasło Rehapunkt, taka jest nazwa, lub moje imię i nazwisko, Michał Dwornik. Super, bardzo ci dziękuję. Dzięki. Cześć, nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19:00. Do usłyszenia.